Męskie spa. Rozmowy z mężczyznami o mężczyznach i nie tylko dla mężczyzn. Dobrze. Jest okay. Tak? Dobrze, się pan czuje? Tak jest. Witam pana, panie Pawle, w męskim spa. Dzień dobry. Cześć. Słuchaj, zastanawiałem się w ogóle, od czego zacząć? I mi wpadł jeden pomysł, że nie wiem, czy tego możesz nie wiedzieć. E, moim nauczycielem, mentorem i człowiekiem, który dzięki któremu można powiedzieć funkcjonuje jest e, Duńczyk, który pochodzi, który jest wikingiem w którymś tam pokoleniu. E, a ty jesteś e, Paweł Wiking. Ja w pierwszym pokoleniu. Jesteś w pierwszym pokoleniu <laughs> wikingiem, <pocholeniem, laughs> dokładnie. I zajmujesz się, e, zajmujesz się właśnie tą kulturą, tym dziedzictwem. Znaczy inaczej, ta kultura nordycka mnie zawsze inspirowała, bo to była dla mnie taka wyż odskocznia. Byłem raczej tym, tym dzieciakiem, który był gruby i mało popularny, nie? E, przynajmniej tak było w podstawówce i po prostu te historie o tych, wiesz, wielkich, długowłosych wojownikach, którzy biorą sobie, wiesz, co chcą, podróżują do, do tych odległych krain i odkrywają, to było coś po prostu, co mnie gdzieś inspirowało e, i... Im więcej lat, tym więcej głębi tak naprawdę w tym wszystkim odkrywałem. Nie? Mm -hmm. Zarówno w mitach, w sagach, w samych historiach i tak naprawdę do dzisiaj uważam, że ta kultura, tak to nazwijmy, mnie po prostu uczy i prowadzi mm -hmm. e, przez całe, wiesz, życie. Nie? To jest taka latarnia morska gdzieś w oddali, która mm -hmm. cały czas gdzieś tam widzę, w jaką stronę iść, a jak nie wiem, to mm -hmm. sięgam do źródła, nie? Rozumiem. A powiedz mi, czy w tej nie wiem, kulturze, wierzeniach jest element reinkarnacji? Wiesz, co jest, chociaż trochę, trochę przewrotne, nie? E, bo tam wszyscy wiedzą o Walhali. Nie? Wszyscy mm -hmm. słyszeli, że jak jesteś mężnym wojownikiem i zginiesz w bitwie, to idziesz do Walhali. Mm -hmm. Natomiast jeżeli nie przyjdzie ci zginąć śmiercią chwalebną, no to lądujesz w Nifelheimie albo w Helheimie. Są takie dwie krainy. Mm -hmm. Zależy od źródła, zależy od podania, nie? Mm -hmm. e, I ja wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. Ja w tym widzę dużo głębszy sens i dużo większą głębię, bo jeżeli sobie zobaczysz, jak wygląda Walhalla, to ona nie przypomina niczym jakby nieba, nie? czy jakieś takich zaświatów, gdzie masz spokój i wszystko jest git, tylko do Walhali idziesz po to, żeby dalej trenować. Mm -hmm. Czyli każdego dnia odbywa się bitwa, każdego dnia w tej bitwie giniesz, każdego dnia się odradzasz i każdego dnia, mm -hmm. czy tam każdej nocy masz wielką biesiadę i ucztę, jak to po bitwie należy zrobić. Nie? Czyli jest jakby kontynuacja, można powiedzieć, że tak. to są jakby kolejne kroki mam... w rozwoju tego strumienia no. świadomości. Dokładnie. Nie? Więc... Mm. Dlatego zapytałem, bo dla mnie y, to, że jakieś dziecko 4 5 wiesz, nagle mm. siada do pianina i po dosłownie kilku lekcjach zaczyna grać mm. i jedyne, co je ogranicza, to zasięg palców mm -hmm. małej dłoni, y, jest dowodem na to, że, że ten strumień świadomości, który się odrodził w, w danym młodym człowieku y, i jego nagromadzenia y, mm -hmm. jakby są kontynuowane teraz. Roz... nasuwa mi się taki wniosek, że skoro ty od początku się fascynujesz tą kulturą i mhm. tym przekazem tak to nazwijmy, no to ewidentnie w poprzednich życiach czy, czy w poprzednich Myś... etapach rozwoju, tak to nazwijmy byłeś wikingiem miałem, miałem też takie doświadczenia gdzie te poprzednie wcielenia wiesz mi się przypominały, bo, bo, bo też bardzo dużo w moim życiu, dużo, dużą rolę odegrał też szamanizm psychodeliki i tego typu mhm. rzeczy więc miałem okazję od trochę innej strony też w ten temat rozwoju świadomości, czy wygłębiania właśnie tego, co nazywasz strumieniem świadomości, wiesz, wejść. I działo się tam trochę, nie? <grym> A mówisz, czy, czy podchodziłeś do, do, do tych doświadczeń z psychodelikami właśnie jako doświadczeń, kto, w mhm. których jakby motywacją było jakieś pytanie... Chciałeś zobaczyć, co jest mhm. za, za zjawiskami, między zjawiskami, i tak dalej. Oczywiście, za, za każdym razem, kiedy stosowałem psychodeliki, robiłem to w formie wiesz, ceremonialnej. Mhm. W, wiesz, człowiekiem, który jest do tego wiesz, wy, wyszkolony, mhm. że tak powiem. I zawsze, prawie zawsze, moją intencją było: pokaż mi prawdę, nie? Mhm. Pokaż mi, wiesz jak to wszystko działa, ucz mnie. To była moja intencja. Mm. Wiesz, nigdy nie, nie, nie szedłem tam tak naprawdę rozwiązywać jakieś tutaj, wiesz, zie, ziemskie, że tak powiem, problemy. Mm -hmm. Że coś mi nie pasuje, coś mi nie leży, bo od tego mam hipnozę. Mm -hmm. Natomiast ja wiesz, psychodeliki zawsze używałem właśnie do rozwoju świadomości, nie? czyli mm -hmm. po prostu patrzenia, jak te wszystkie sprawy działają, a przynajmniej na moją część tej prawdy. Nie? Ja, ja miałem w sumie raz doświadczenie z grzybami. Mm -hmm. I ono mi jakby pokazało to, że nie potrzebuję żadnych substancji, że wszystko mhm. już mam w sobie, tylko jest kwestia tego, żebym. Mhm. Ale otworzyło mnie, jakby pokazało mi drzwi, nazwijmy to, mhm. tak? A później zacząłem praktykować, medytować i studiować nauki o umyśle i tak dalej. No i to, to też przynosi, przyniosło już konkretne efekty pójścia dalej. Mhm. U ciebie było podobnie? Co, bo, no tak, bo psychodeliki w ogóle nie są potrzebne. Mhm. I ja lubię na to odpowiadać takim cytatem. Nie wiem, czy słyszałeś o postaci Carlos Castaneda? Mm, młody, znaczy młody, wtedy młody antropolog w latach 60. trafił na wież, na meksykańskiego szamana i zaczął od niego pobierać nauki. Chciał się dowiedzieć właśnie o Pejotlu mhm. i tak dalej. No i wyszło mhm. z tego 10 książek, i niesamowita podróż. Wiele osób uważa, że to wiesz wszystko wyssane z palca. Ja uważam, że bardzo mocno zmienione, prawdopodobnie po to, żeby tożsamość tego szamana Don Juana po prostu chronić, żeby tamten chłop, wiesz, nie miał pielgrzymek. Możliwe, że to była też grupa. Także jak, jak się wchodzi w te tematy, to widzisz, że tam między wierszami jest zapisane dosłownie to, czego się doświadcza, mm -hmm, kiedy idziesz mm -hmm. tą ścieżką. Ale tam jest mniejsze o to, czy to jest prawdziwe, czy nie. Tam jest taka rozmowa pomiędzy nimi, gdzie jak zwykle Castaneda pyta Don Juana w swojej manierze, czemu się to, znowu coś dzieje, bo nie mm -hmm. rozumie. I chodziło tam o to, że inny uczeń, Don Juana. Carlos się dowiedział, że on nie musiał brać tyle tych wszystkich roślin mocy, że miał tylko jedno doświadczenie z roślinami mocy i jest chętnie daleko dalej niż Carlos. A Carlos co chwila zjada te rzeczy, ma niesamowicie przerażające doświadczenia i nic z tego nie rozumie. Mm -hmm. nie? I się pyta don Juanie, a czemu, czemu ty mi kazałeś tyle razy jeść te rośliny mocy? A don Juan mu odpowiada bezpośrednio, bo ty jesteś durny nie? <śmiech> i <śmiech> tobie tak. jest to potrzebne, żeby ten twój, mm -hmm. twój durny umysł skruszyć. Nie, bo, jest, bo, je, wiesz, bo jest zatwardziały i ma właśnie tą zachodnią manierę, żeby wszystko racjonalizować tak. i przez to nie widzisz prawdy, dlatego trzeba ci po prostu dłutem wjechać w ten mózg i się przebić w tej naszej się przebić, kulturze nie? zachodu albo przed czymś uciekamy, albo za czymś gonimy, albo mhm. wszystko naraz mhm. e, jesteśmy między oczekiwaniami a lękami cały mhm. czas prawda? przywiązania i lęki nie? I to, jest, to mhm. jest kluczowa kwestia, dlatego jak ja usłyszałem naukę o tym, że źródłem cierpienia jest niewiedza, nierozumienie, jakimi rzeczy są, mm -hmm. zaczęło mi się wszystko układać. Tak. Bo wcześniej zakładałem, że właśnie ktoś jest jakiś, wiesz, nie wiem, ma złą intencję albo, albo mm -hmm. mu się nie chce albo coś, mm -hmm. a się okazuje, że oczywiście można różne postawy określać z punktu widzenia, nie wiem, leniństwa czy nie ale tak naprawdę chodzi o to, że ludzie są inaczej trochę, wy... każdy jest inaczej wyposażony, mm -hmm. gra tym, co ma, i, 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 I od jego jakby determinacji, chęci, warunków to jest złożoność, nie? Mhm. Tego wszystkiego zależy, czy się przebije, czy nie czy w ogóle będzie próbował, nie? Mhm. Bo, bo często jest, jest tak, że blisko jest rozwiązanie i brakuje tej odrobiny determinacji, nie? Mhm. To jest tam na tych grafikach, jakichś tam memach, tak? Że ktoś tam kopie za diamentami, odpuszcza, mhm. a diamenty są 10 centymetrów ze ścianą. Mniej więcej tak jest, nie? A powiedz mi, proszę... Bo zajmujesz się hipnozą uh -huh. profesjonalnie i jesteś w tym kierunku wykształcony i, 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 i praktykujesz, i pomagasz sportowcom i w ogóle ludziom, uh -huh. tak? Którzy, którzy ja przyznam szczerze, że z hipnozą nie miałem żadnych doświadczeń i mam mieszane uczucia w takim sensie, że znaczy one wynikają najprawdopodobniej z mojej niewiedzy też jakby tak? na ten temat. Bo nie miałem też okazji porozmawiać na ten temat z kimś, kto ma doświadczenie. Uh -huh. y Moje, moje wyobrażenie jest takie, że hipnoza jest takim, taką próbą mm, pójścia drogą na skróty, jakiegoś takiego ustawienia czegoś, y, y, co bym normalnie musiał ustawiać jakiś dłuższy czas, wkładając w to jakąś pracę, a hipnoza y, jest takim pewnego rodzaju schakowaniem. Czy ja w dobrym kierunku myślę, czy nie? Spróbuj tak wiesz, tak lajkowi. Na tyle, na ile można, oczywiście. Na, na początek to ci powiem tak, jeżeli wiesz, mówisz, że od 20 lat zajmujesz się wiesz, buddyzmem, praktykujesz go, mhm. to, to już z hipnozą miałeś mnóstwo do czynienia. Mhm. To jest tylko terminologia. Tak? Mhm. Hipnoza od medytacji się tak naprawdę niewiele różni. Nie? Mhm. Bardziej hipnoza to jest po prostu taki zachodni termin na, na pewne sprawy. Ja mhm. często nawet mówię, że wiesz, hipnoza to jest taki wykastrowany szamanizm, po, ubrany w garnitur, mhm. żeby zachodni umysł się od razu nie buntował. Nie? Mhm. Natomiast to też jest praca na świadomości, to też jest praca na energii. Wszystko zależy od tego, kto i z jakiej perspektywy patrzy, i jakie ma nazewnictwo na pewne rzeczy. Nie? Mhm. I teraz hipnoza nam się kojarzy z różnymi trikami związanymi z hipnozą sceniczną, na przykład, mhm. czy po prostu wiesz, sugestiami. Jeżeli kogoś, w, jeżeli kogoś prowadzisz bardzo głęboki trakt, to faktycznie możesz na przykład samym słowem wywołać w nim jakąś zmianę i można by potraktować to jako takie, wiesz, pójście na skróty. Nie? Powiedzmy, mm -hmm. że wiesz, masz jakąś fobię, że nie możesz dotknąć drugiego człowieka bez rękawiczek, nie? Ja cię wprowadzę w trans i podam ci sugestię, że jak otworzysz oczy, to to zniknie i to się prawdopodobnie wydarzy, nie? Znaczy to się wydarzy bezterminowo, w sensie na no zawsze i to już? Jest, to jest właśnie haczyk. Niekoniecznie. Aha. Niekoniecznie, bo ta tendencja umysłu tam będzie, bo Mhm. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu takie rzeczy się dzieją. Nie? Czemu mhm. się boimy, czemu czegoś pragniemy, tak, czemu mamy różne tak. fobie, czemu czegoś pożądamy, czemu mamy pewne blokady. To nie jest dlatego, że jesteśmy wadliwi, tak? tylko mhm. dlatego, że mamy jakieś doświadczenie w przeszłości, mhm. czy nawet zależnie od wiary, tutaj, może nawet w poprzednich wcieleniach, czy może gdzieś w rodzie były doświadczenia, które sprawiają, że twój umysł ma pewną reakcję na pewien bodziec. W takim celu, żeby utrzymać cię przy życiu. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. I teraz, kiedy jesteś, kiedy potrafisz praktykować medytację, mm -hmm. to jesteś w stanie rozpoznać te rzeczy i jesteś w stanie tym szlakiem dojść. O co ci właściwie chodzi? Nie? I się okazuje, że, że rzeczy nie są tym, czym się wydają. Tak? I nie są też inne. I Nie są też inne. I wszystko w tym samym i tak dalej. Nie? Te wszystkie takie szlagiery. Aczkolwiek to trzeba za nim sensu. uważać. Yy, w tym sensie, że. Że, że, że te szlagiery mają sens hmm? na pewnym poziomie tak. świadomości i zrozumienia. Dokładnie. Tak. Dlatego dla nas, potocznych hmm? ludzi, wiele z, z już od, 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 jakby wyeksploatowanych haseł hmm? po prostu wręcz nas drażni. Tak. Tak? tak. I teraz widzisz, to w jaki sposób ja podchodzę do hipnozy, to jest droga do tego, żeby znaleźć prawdziwą, pierwotną przyczynę pewnych rzeczy, które nie podobają ci się w życiu. A właściwie, pewną pierwotną przyczynę dla Twojego poziomu świadomości, którą jesteś w stanie pojąć, mm -hmm. bo to jest zwykle wielopoziomowe i tak naprawdę wiesz, z pewnymi tendencjami przez całe życie się mm -hmm. przechodzi, ale w tym sensie tak można powiedzieć, że to jest pewna droga na skróty, ale widzisz, tak, ja pracuję, powiedzmy, że chcesz się uwolnić na przykład od lęku przed ludźmi, tak? Mm -hmm. To ja chcę wejść z Tobą w trans i chcę umożliwić Ci zobaczenie. O co naprawdę chodzi w tych emocjach, czyli w jakiej sytuacji w życiu nauczyłeś się tego lęku, albo w jakich sytuacjach w życiu nauczyłeś się tego lęku, i może się okazać, że to wcale nie chodzi na przykład o lęk, nie wiem, przed oceną, a może się okazać, że chodzi o brak miłości, który otrzymałeś, mm -hmm. na przykład wiesz, który, czy brak miłości której nie, nie otrzymałeś od na przykład mamy, tak? W jakimś tam momencie mhm. życia, i tak dalej, i tak dalej. I możesz też zobaczyć dzięki temu, że nie wiem, mama jej ci nie dała, nie dlatego, że nie chciała, czy była zła, tylko sama była skrzywdzona, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Nie? Tyle, ile mogła, tyle dała. Tyle, ile mogła, tyle, tyle dała. Mhm. I takie doświadczenie m, tak naprawdę ma na celu zmienienie Twojej świadomości. Bo mm. kiedy zaczynasz widzieć rzeczy, jakimi są, to zaczynasz inaczej funkcjonować, a przy okazji przestawiamy trochę twój automat, czyli podświadomość. Czyli ta zmiana świadomości nie tylko się wydarza poprzez hipnozę w sensie trans, ale też idzie za tym zrozumienie u, tak. u pacjenta, u klienta? Moim zdaniem to jest niezbędne. No, moim zdaniem też, tylko hmm. pytam się, bo nie wiem, ja. y, jak to się w, y, dzieje. Bo na przykład pali mi się zawsze, gdy słyszałem o hipnozie, paliła hmm. mi się czerwona lampa. Y, na kogo trafię, tak? Czy trafię hmm. na człowieka, który ma czyste serce, czy, czy, czy trafię na jakiegoś łobudza, który będzie próbował, nie wiem, jakoś tam zaprogramować hmm. i suma sumarum na bałaganie mi w głowie. Hmm. Czy są takie zagrożenia y, przy, przy hipnozie? Czy znaczy dużo mniejsze niż można byłoby się spodziewać? Zagrożeniem. Hipno hipnoza jest groźna wtedy, kiedy nie wiesz, czym ona jest. Hmm. Nie? Bo Zobacz, gdyby można było zrobić coś faktycznie wbrew czyjejś woli, to mhm. przecież ja bym mógł na przykład podejść do kogoś na ulicy, wykorzystać moją moc hipnotyzowania mhm, i przekonać tego człowieka, żeby co miesiąc mi robił przelew, tak? Tysiąc mhm. złotych na konto. Znalazłbym sobie, wiesz, tysiąc takich osób i nie musiałbym nic robić, nie? Mhm. A ja wiesz, nagrywam filmy, prowadzę firmę, piszę książki, piszę książki i tak, tak dalej, mam, wiesz, prowadzę po co? terminarz, kalendarz i pracuję po prostu. Po co? Nie? Przecież mógłbym równie dobrze teraz to zrobić, tak? A teraz wiesz, tak. patrz na palec, ad nie? nie, 2, nie tak 2, 3 dwa, i co? Więc, wiesz, mhm. prawdopodobnie, najprawdopodobniejszy scenariusz, kiedy podchodzę do kogoś na ulicy i zaczynam go hipnotyzować, jest taki, że patrzy na mnie jak na idiotę i idzie dalej, mm, tak? Mm. Są pewne osoby, które są naprawdę naturalnie mega podatne na, mm. na, na, wiesz, na hipnozę, na sugestie, mhm. ale to są osoby, które są podatne na sugestie każde, mhm. tak? Rozumiem. Są rozumiem, bardzo sugestywne. Rozumiem. Mhm. I można, mm, wiesz, w tak, w tak, w taką osobę faktycznie można różnymi trikami zmanipulować, ale dla większości ludzi to jest nieaktualne. Natomiast, i tu jest właśnie odpowiedź na to pytanie, bo to się wykorzystuje w pokazach hipnozy scenicznej. Jeżeli ja chcę zrobić, wiesz, przejąć nad kimś kontrolę, to ja muszę zrobić prostą procedurę. Mam 500 osób na sali, wykonuję tak zwany test podatności na sugestie, czyli przemycam jakąś małą sugestię między słowami i patrzę, kto na nią zareaguje. Komu na przykład, wiesz, głowa drgnie, ręka się podniesie, tego typu rzeczy. I ta najbardziej on, podatna osoba, ja ją biorę na środek, i Ja wiem, że w nią faktycznie mogę zrobić, wiesz, trik, na przykład, wiesz, podać rękę, przerwać wzorzec, wtedy wrzucić sugestię, że ta osoba śpi, wchodzi w trans, to jest spektakularne, tak? I teraz ja jej nakręcam, że mogę z nią, że teraz będzie podążać za moim głosem i wykona każde moje polecenie, nie? I wtedy faktycznie Mogę wymazać jej pamięć, mogę sprawić, że będzie się zachowywać, jak wiesz, jak, nie wiem, jak pies, czy wyć jak wilk. Na scenie krótkoterminowo tak, po tak. prostu. I teraz, mhm. tylko, że trzeba zauważyć, że to, co się dzieje, to nie jest moc hipnozy, tylko moc twoich przekonań. Mhm. Bo ty masz to przekonanie, że ja mogę z Tobą zrobić wszystko i wtedy ja mogę wpływać na twoją podświadomość. Mhm. A za sprawą tego przykładu, czyli Social Proof, wywołuje to przekonanie u całej reszty ludzi mhm. na sali. I jak kolejnego poproszę, to już nie jest ważne, czy on jest podatny, czy nie. Tylko on wierzy, bo on zobaczył coś, co tak, jest tak. niesamowite. Mm -hmm. nie? I teraz, tylko że w drugiej strony, gdyby wszyscy wiedzieli, to, co ja wiem, Czyli to, że kiedy usiądziesz przede mną i powiesz, ty mnie nie hipnotyzujesz, to ja jestem wtedy wiesz bezsilny. Gdyby wszyscy to wiedzieli, to ja bym nie mógł zrobić pokazu. Mhm. Tak? No, rozumiem, rozumiem. I, i na, tym polega, na tym polega zagrożenie hipnozy, tak? bo jeżeli ty wiesz, nie wiesz czym to jest i, i masz to przekonanie, że ja mogę zrobić wszystko, to mogę. Mhm. I wtedy zależy od tego, jakie mam intencje. Nie? Mhm. Ale jeżeli tylko wiesz, jak to działa, to nawet Czy... w najgłębszym transie. Jeżeli usłyszysz coś, co ci się nie podoba, odpalić się lampka i zablokujesz jakikolwiek wpływ na siebie. Właśnie tak sobie myślę, że, że tego typu rzeczy, o których opowiadałeś jako przykład, czyli tej hipnozy scenicznej, one mogą mieć tylko sens w konkretnym gronie ludzi, którzy szukają jakiejś tam sensacji, mhm. którzy mają pewną określoną głębokość, że tak powiem, percepcji i zrozumienia i chęci w ogóle zrozumienia i tak dalej, i oni bardziej potrzebują show niż rozwoju, i tak dalej, no. i tak dalej, prawda? I socjologia jeszcze wchodzi, że tak. Wstajesz na scenie i jest 500 osób, to co nawet jak nic nie czujesz, to wepsujesz mi wy, wy ten przedstawienie. Mm. Potem znajomym powiesz, że nic nie czuję. Tak, nie? tak, oczywiście. Ale będziesz że tak. grał swoją rolę. Bo jest psychologia tłumu, nie? Tak. Bo, bo się okazuje, że tłum w ogóle nie ma IQ. Mhm. E, to jest, to jest, no. Fajnie jest swoją drogą, że, że, że ta metoda może być wykorzystywana przy świadomej pracy, nie? Mhm. Bo, bo, bo wiesz. Czyli. Ja, ja, pracując ze sobą, ze swoimi, nazwijmy to też, lękami, bo, bo, mhm. bo widziałem też w opisie, że, że, że też z lękiem pracujesz, widzę, że dla mnie istotą problemu, znaczy istotą problemu, kluczem było w ogóle uznanie, że jest, zobaczenie go. Mhm. To spowodowało pewnego rodzaju dystans psychologiczny do niego. Mhm. I Jakby za każdym razem, gdy przychodził, był coraz słabszy, bo szybciej go dostrzegałem, tak? Mhm. Upraszczając, nie? Można powiedzieć, że ten nawyk dalej gdzieś tam w umyśle jest, mhm. ale jest bardzo, bardzo osłabiony. Bardziej już go dostrzegam jako część scenografii, nie? Mhm. I ty pomagasz ludziom mniej więcej w tym procesie? Tak. Hmm, tak, fajnie. bo my idziemy od razu do źródła. Mhm. Tak? czyli to też można powiedzieć, że w droga na skróty, bo my omijamy na przykład brak wprawy w medytacji. O, mhm. Tak. Nie musisz być, wiesz, wprawionym medytatorem, żeby w tego skorzystać, bo to ja poprowadzę cały trans i ja wiem, czego szukać i na co patrzeć. To jest. Więc to... nawet jeżeli nigdy nie medytowałeś, mhm. to w medytacji wejdziesz tak głęboko, w, w, w hipnozie mhm. wejdziesz tak głęboko, że nawet sobie nie wyobrażasz, że są takie poziomy mhm. postrzegania swojego umysłu. No, tak, bo się okazuje, że nie każdy człowiek jest w stanie usiąść chociażby na minutę czy dwie mhm. i skoncentrować się na oddechu, prawda? Ja. I, I jeżeli. Umysł ma tak rozbiegany, i, i to jest ponad jego siły, no to, to co zrobić, tak. nie? To, to nie to tutaj nie. się poddajesz, nie? Mm -hmm. W prowadzeniu mm, i można to wszystko ominąć. Ale tutaj widzisz, dochodzimy do tego, że sednem tej pracy jest właśnie zmiana świadomości. Mm -hmm. Bo nawet jeżeli wyrzucimy jakiś nawyk, przeprogramujemy umysł, można to zrobić, nie? To Taka podstawowa zasada polega na tym, że problemy, które mamy, są konsekwencją naszego poziomu świadomości. Mm -hmm, tak? Jeżeli twój poziom świadomości się nie zmieni, a problem zostanie wyeliminowany, to albo do niego wrócisz, albo znajdziesz sobie inny działający mm -hmm, podobnie, mm -hmm. bo to nie jest tak naprawdę problem, tylko jedynie konsekwencja mm -hmm. poziomu świadomości i sposobu patrzenia na rzeczywistość. Ja, 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 mnie się podoba takie mm -hmm. określenie, że żeby coś się pojawiło na poziomie zewnętrznym, musi najpierw dojrzeć na poziomie wewnętrznym. Tak. Nie? Mm -hmm. Z nawykami zauważyłem, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że nie tyle można, że nie można moim, moim zdaniem wykasować złego nawyku, tylko można zły nawyk zamienić na dobry nawyk bardziej mm -hmm. w ten sposób. Tak. Sią rzeczy osłabiając ten zły, mm -hmm. koncentrując energię na, na tym dobrym. Czy mm -hmm. zgadzisz się? A, a że... najłatwiej to wyrobić zmieniając siebie. Mm -hmm. Czyli kiedy, kiedy, wiesz, ty idziesz do góry, to twoje nawyki się naturalnie zmieniają. Czyli mm -hmm. wiesz, to ja, ja patrzę na to tak, to człowiek tworzy nawyk, a nie nawyk tworzy tak, człowieka. Tak, tak, tak. No to jest, wiesz, w pracy z umysłem bardzo mi się podoba że taki, znaczy taki pogląd, że tu pytanie, kto jest szefem, czy umysł, czy ciało, tak? mhm. Bo to tak najprościej, czy ego, czy umysł, nie? Mhm. I jeżeli, jeżeli my chcemy być szefem, to się może czy musimy wziąć odpowiedzialność za to, co się z nami wydarza mhm. i wtedy faktycznie może być... Ten proces pójścia do góry, nie, nie nawyki tak. są nami rządzą, tylko my nimi, albo przede uh -huh. wszystkim jesteśmy w stanie z nimi pracować. Nie? Uh -huh. mm, przygotowywałem się do naszej rozmowy i też y, mam dwóch kolegów, którzy z Tobą pracowali. O, proszę. I, i y, za, zapytałem ich, czy chcieliby, żebym Cię o coś zapytał. <laughs> i Teraz się okaże, czy to są zadowoleni koledzy, czy niewadowoleni. No, skoro, skoro sugerowali mi, że fajnie by było, żebym Cię zaprosił no. i gdybyśmy razem pogadali, no to zadowoleni. A, a wiesz, jak to jest, mm -hmm. jak się z kimś pracuje i się koncentruje na, na rozwoju, czasem nie ma przestrzeni na to, żeby porozmawiać się w jakimś takim bardziej prywatnym przez, wiesz, sposób, nie? Więc pytanie na przykład jest takie. Hmm... Wiem, że kilkakrotnie podchodziłeś do tego, co nazywamy pracą z umysłem, wielokrotnie zniechęcałeś się do tematu, ale jednak wracałeś na ścieżkę. Mhm. Po czym poznałeś, że to działa, co pomaga ci pozostać na ścieżce? Czucie. Mhm. Wewnętrzne czucie, intuicja. Tutaj terminów jest mnóstwo, ale to jest jedyne, co tak naprawdę mamy tutaj do dyspozycji w tej rzeczywistości, co jest. co nas nigdy nie oszuka. Doświadczenie. Czy. W sensie, że czucie, Ch doświadczenie? Chodzi mi o to, jakby jesteśmy w doświadczeniu. No właśnie o to mi chodzi. Jedynym stres. naszym, wiesz, jedynym kierunkowskazem, drogowskazem w całej tej ścieżce to wewnętrzne czucie. Tak. Serce. Tak, doświadczam, to temu ufam. Mhm. Nic, co mi ktoś powie, nie wzbudzi mhm. we mnie takiego zaufania jak bezpośrednie doświadczenie. Tak. W ten sposób się buduje mhm. też i tworzy mądrość doświadczenia, prawda? Mhm. Także to, to sprawiało, że cały czas gdzieś szedłem, oraz przez długi czas cierpienie sprawiało, że szedłem. Mm -hmm. Czyli po prostu wiesz, e, zaakceptowanie pewnego poziomu cierpienia było jedną opcją, albo ponowne szukanie, pomimo to, że. Mhm. Wydawało się wtedy, że do niczego nie dochodziłem, a z kolei z dzisiejszej perspektywy wiem, że ja nigdy tak naprawdę nie błądziłem i nigdy żadnego błędu mhm. nie popełniłem, mhm. tylko nie rozumiałem, wiesz, całości mhm. ścieżki, mhm. czy tej części ścieżki, którą podążałem. Mhm. Bo to jest właśnie jedna z takich, wiesz, podstawowych zasad, którą też staram się przekazywać ludziom. Że jak jesteś w doświadczeniu, to nie zrozumiesz tego doświadczenia. I czasami może ci się wydawać, że przegrywasz, że, że wiesz zawalasz, że się do niczego nie nadaje, że znowu jesteś w tym samym miejscu. Ale potem, jak przejdziesz kawałek dalej i patrzysz już z tej perspektywy, wiesz, odrobionej mm -hmm. lekcji, mm -hmm. to się okazuje, że te doświadczenia były niezbędnym elementem, żeby mm -hmm. dojść do miejsca, do którego doszedłeś. Tak. Więc cały czas szedłeś w tym celu, a tylko ci się wydawało. Że tam nie szedłeś. I nawet nie widziałeś mhm. tego, tak, że idziesz trochę pod górę, tak, jednak tak, się tak. wspinasz, bo myślałeś, że jest równa droga, a gdy się obejrzałeś za siebie, dopiero to widać, że jednak. Mhm. No, myślę, że wiem, o czym mówisz. A powiedz mi, jak byłeś w tym procesie, w tym trudnym mhm. um, etapie tego procesu, w tym, gdy, gdy było cierpienie, co było dla ciebie światłem, które cię prowadziło, albo, albo tak mówię metaforycznie mhm. światłem, które cię prowadziło. Co, co było. Czy było coś w ogóle, czemu zaufałeś, co cię prowadziło? Ja, jak, to, jak, jak to, czy możesz coś na ten temat powiedzieć? Tutaj wiesz wiele czynników, bo z jednej strony tak naprawdę, wiesz, ta pogoń do przyjemności, ucieczka od cierpienia, to było czy czymś, co mnie prowadziło i to było mm -hmm. moim światłem, tak? Mm -hmm. Miałem wtedy pewne swoje też motywacje, one wcale nie były wysokie, nie? Mm -hmm. To była, wiesz, e, pieniądze. Power, władza, wiesz, za tym się uganiałem. Kogoś tego przed wtedy? Tak, bo. No to normalne. Bo wiesz, wydawało mi się, że to jest coś, co zaspokoi wiesz, ten wewnętrzny ból, nie? że wiesz, mm -hmm. jeżeli będziesz miał kasę, wolność, mm -hmm. władzę, wpływ i tak dalej, to wtedy się będziesz czuć inaczej, nie? że ten ból cały zniknie. Więc wiesz, można powiedzieć, że na pewnym etapie bardzo niskie motywacje i pobudki były moim światłem. A od pewnego etapu takim największym światłem dla mnie stali się moi nauczyciele, czyli wszystkie osoby, które spotykałem, kiedyś to nazywałem szczęściem, dzisiaj widzę, że to jest po prostu, wiesz, znowu konsekwencja tylko i wyłącznie pewnych wyborów i wiesz, mm -hmm. to czym wibrujesz, to to przyciągasz. I po prostu, jeżeli, wiesz, tak jak w hermetyzmie jest piękna zasada, nie? jeżeli uszy, uszy tego ucznia są gotowe, to znajdzie się mistrz, który na pełni jak, je wiedzą. Tak, jak hmm? dojrzeje uczeń, to pojawia się tak, nauczyciel. dokładnie. Mhm. I więc od pewnego momentu to były po prostu osoby, z którymi podejmowałem dłuższą lub krótszą współpracę i od których się miałem przyjemność, wiesz, uczyć. Mhm. I to była zawsze odpowiedź na wszystkie, wiesz, wątpliwości czy na jakieś takie meandry, nie? Nigdy nie trafiłem na przykład na fałszywego nauczyciela, czy na kogoś, mm -hmm. kto by mnie wywiódł na, na manowce, mm -hmm. czy w, gdzie, gdzie bym miał takie wiesz, poczucie, że... A czy zgodzisz się z tym, że też w tym procesie y, zwiększała, zwiększał się twój poziom y, zaufania do siebie? Tak. Nie? Mm -hmm. Tak, no jak zaczynasz, wiesz, wi zaczynasz to widzieć, że nigdy tak naprawdę nie popełniałeś błędu, a każde doświadczenie było elementem całej tej mm -hmm. ścieżki, to kiedy kolejny raz trafiasz do takiego miejsca, to już nie ma stresu, nie ma lęku. Mm -hmm, nie, wiesz, mm. nie mam pojęcia, co robić. To jest okej. Okay, to jest właśnie to, co powinienem doświadczać, mm -hmm. a nie się z tym kłócić. Nie? No to okej, okay, to doświadczamy sobie wiesz, chaosu i braku pewności. gra gitara, nie? Ja, ja, ja miałem taką sytuację, że. Yy, Lama Olenydal, mój nauczyciel, yy, jest człowiekiem, któremu, który nigdy mnie nie zawiódł i któremu mm -hmm. w tak mogę ufać. Ponieważ on jest żywym przykładem swoich nauk, mm. nauk, które dostał też od swojego nauczyciela. Mm -hmm. Więc też postawy, wiesz, szacunku i otwartości na nauczyciela, mm -hmm. czyli przepływu, I, i gdy byłem w swoim obłędzie, no bo to tak, tak to należy nazwać, to dzięki temu, że, że, że miałem go, że miałem mm. te nauki od niego, miałem to błogosławieństwo i mu ufałem, to przez to piekło ciemne byłem w stanie przejść. Mhm. Bo był nawet taki moment, jak go tak obrazuję, że wręcz z zamkniętymi oczami nagi szedłem, nie wiedząc, czy jest przepaść, czy nie. Mhm. Ale ufałem, że, że, że przejdę i że przetrwam. Mhm. Nie? I to zauważyłem, że, yy, że ta otwartość yy, nazwijmy to na pewnego rodzaju, na przykład, na nauczyciela, mm. na siłę wyższą. Różnie to ludzie mogą sobie definiować, ale żeby faktycznie był, był ten przykład, nazwijmy to, o, ona pozwala nie upaść, tak, znaczy nie, nie rozpuścić się, nie rozpaść, tak? mm. że, że wiesz, ta skrupa ego się nie zamyka do końca, nie dochodzę do wniosku, że kurczę koniec świata i wiesz, mm. i, i się dzieją straszne rzeczy, nie? To jest, to jest myślę, że kluczowe jest. Zaufanie i otwartość na siłę wyższą, tak to nazwijmy. Ona jest nawet. Ta metoda jest nawet stosowana w um, terapii 12 kroków mhm. y, dla alkoholików i osób uzależnionych. Okazuje, się, że jest bardzo skuteczna. Y, w, u osób wierzących tu, w tą pozycję wchodzi Jezus, mhm. tak, albo Bóg. A, a u osób, które na przykład właśnie mają jakieś inne autorytety, też i, którym ufają, i które są spójne i są żywym przykładem, no mogą się do tego odnosić. nie? To jest w ogóle ciekawa, ciekawa akcja. Punkt odniesienia jest też mega potrzebny z tego powodu, że jeżeli umysł go nie ma, to nie wie, że jest. Tak, tak. Znaczy, no ego to jest, wtedy rządzi. Tak, to jest, to jest ego się tak cieszy, bo jesteś. Jest, czujesz się bezbronny, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Bo numer polega na tym, że w tych procesach jest tak, jak myślę, jak powiedziałeś, że jak jestem w tym procesie, jest tak gęsto, jest tak ciasno, że nie mm -hmm. jestem w stanie go zobaczyć out of the box. Zwłaszcza mm -hmm. gdy, gdy to jest ten, ta faza, taka, taka gruba, nazwijmy to, mm -hmm. tak? Czyli odgruzowywania, wiesz, z, mm -hmm. zawalonej stodoły, tak? A w kolejnych fazach pracy, gdy już wchodzi w grę fizyka kwantowa i, i formuła 1 życia, mm -hmm. że tak powiem, to jest trochę inaczej, bo. Bo już jesteś raz, że przeszedłeś drogę, mhm. już jesteś poobdzierany, masz już blizny i, i, i masz mądrość doświadczenia w sobie, więc mhm. na głębszym poziomie bardziej świadomie się z rzeczą pracuje. Nie? Tak. To jest czyli niesamowite. Problem z umysłem na tym polega, że potrafi budować wizję tylko z tego, co już jest przeżyte, nie? czyli z elementów, które są tam w środku dostępne. Hmm. Tak samo... Niekoniecznie uświadomione. Nie? Tak, tak, ale inaczej. Właśnie dlatego jest ważny punkt odniesienia, czy przykład zewnętrzny, bo on może ci pokazać, że nie jest tak, jak tobie się wydaje, bo wydaje ci się tak. tylko to, mogą ci, ci się wydawać rzeczy tylko na bazie wcześniejszych doświadczeń i przemyśleń i tylko z aktualnego poziomu świadomości. Tak. A z tym właśnie rozwojem świadomości jest jeszcze jedna tricky part, czyli to, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wyższego poziomu tak. świadomości, tak. niż go mamy, więc tak, tak naprawdę. Czas ty... doświadczyć jak mam to zrobić, tak. żeby rozwijać świadomość. A jeszcze pojawiają się na przykład przeszkody, mm. które są skutkami działań, których mm. praprzyczyny nie widzimy. Mm -hmm. Więc już Dokładnie. w ogóle jest, nie? O co kaman. No i to nic dziwnego, że łatwo się w tym wszystkim pogubić, albo stanąć w miejscu i jak się to też widzi, to wiesz, to znika w ogóle jakakolwiek potrzeba oceniania. Nie? Mówiż, A nie, no to już w, patrzysz, w ogóle. Patrzysz na świat i to jest w tylko konsekwencja tego, czy co jest. Tak, tu się po... nic złego tak naprawdę, wiesz, nie dzieje i wszyscy tak naprawdę przechodzą przez proces, którego potrzebują i to nie w niczyja wina. Tak, ale powiem Ci, że to musiałem też zrozumieć jakby, bo te 20 lat temu nie wiedziałem. Denerwowałem się, gdy widziałem, że ktoś czegoś nie widzi albo nie rozumie. Myślałem, że jest tam jakaś zła intencja. Tak. I, i, I dopiero, gdy jakby dostałem te informacje, jak to działa, że, że, że często ludzie nie rozumieją tego, co się dzieje, albo właśnie są w takim procesie, że no, inaczej. Chodzi o to, że ludzie zachowują się tak, jak się czują. Mhm. I jeżeli ktoś w moim odczuciu błądzi, no to nie mogę go jeszcze za to bić, karać, ganić. To jest tylko Twoje odczucie. Ta, nie? Tylko empatię powinienem rozwijać. Nie? Mhm. Także to, to tak. Co więcej, co śmieszne, z pewnego poziomu błądzi, a z pewnego poziomu realizuje plan duszy. Tak, tak. No. Robi to, co potrafi, co może na dany, w danym momencie. Zależy, swoje 100%. Nie? Znowu zależy, kto patrzy, z jakiego, z tak, jakiego właśnie tak. perspektywy i z jakiego poziomu to, tak. to wszystko, to nie jest ani czarno-białe, to nawet nie w odcieniach szarości, to jest w ogóle poza skalą barw tak, i tak. patrzenia. I poza oceną. Nie? Tak, poza, poza czymkolwiek. Tak. I jak się to zaczyna widzieć, to też fajny element polega na tym, że przyjemniej się żyje, nie? W naturalny no. sposób masz mniej stresu, nie musisz się uspokajać, nie? nie musisz robić oddychania po kwadracie parę razy dziennie, ani jeść aż wagandy, żeby być spokojnym, tylko po prostu jesteś, bo widzisz, widzisz, jak jest. Tak. I zdajesz sobie sprawę, że jeszcze w nieskończona ilość poziomów innych postrzegania, i to wcale nie jest końcowy etap. Wiesz, Na jeszcze tym, polega. mi pomaga zrozumienie tego, że wszystko jest przemijające, co się wydarza. Mhm. Wszystko się, wiesz, wydarza w umyśle, rozgrywa w umyśle, tak. rozpuszcza w umyśle i wraca do umysłu. Mhm. Tak? I wszystko, co widzimy, co nas otacza jest nietrwałe. Jest zbudowane mhm. z warunków albo się narodziło, więc prędzej czy później się rozpadnie lub umrze. Mhm. Więc wiesz, to jest... I co więcej, każdy... Ma swój świat. Nie? Każdy tak, każdy w człowiek też jest świat, Tak, tak. I siedzimy w tym samym pokoju, ale jesteśmy tak naprawdę w dwóch różnych pokojach. Tak. Ale możemy się spotkać. <grym> Jeżeli się dobrze czujemy i dobrze nam się oddycha, <grym> to tak wiesz, to te światy mogą tak trochę się przenikać tak, fajnie. one się nie? w pewnych miejscach wymieniają i, i tam, tak. gdzie się nasze sny wymieniają, to to nazywamy obiektywną rzeczywistością, ale. <grym> Tak naprawdę tak, nie istnieje żadna obiektywna rzeczywistość. Po prostu pewien fragment snu możemy zmierzyć linijką, nie? I to też tylko hmm. pytanie, czy faktycznie możemy, bo, bo wszystko jest w strumieniu zdarzeń, zmienności zdarzeń, nie? Z li linika w liniką, bo wierzymy wszyscy kolektywnie, że jest linijką. <laughs> tak, tak. Ale wiesz, co. Ale fajnie jest, moim zdaniem, pilnować pewnej równowagi czy szukać równowagi bo funkcjonujemy na poziomie relatywnym i on jest mm -hmm. potrzebny, tak? Mm -hmm. Więc też moim zdaniem nie można tak stwierdzić, że wszystko jest, wiesz, wszystko jest grą, nic nie istnieje, no bo jak wezmę stołek i weźmiesz stołek i we mnie rzucisz, to dostanę jednak w mm. głowę, nie? No jednak stołek istnieje. <laughs> Oczywiście... Istnieje w twoim śnie, <śmiech> <śmiech> na przykład. Ale wracając jeszcze do py pytań, słuchaj, bo żeby mnie nie... żeby mnie nie, nie ganili... A... Do, 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 Bardziej, może bym powiedział, tak, że jest sens istnienia tego stolika. Nie? Bo gdyby to wszystko nie miało sensu, to prawdopodobnie by nie istniało i byśmy w ten sposób nie doświadczali. A też koncepcja, że nic nie istnieje, wszystko jest iluzją, jest w ogóle zajebista. E, tylko pokaż mi, wiesz, palcem, ilu ludzi faktycznie wie o co chodzi. Ja nie uważam się za taką osobę. Tak, ja ja też... mam jakiś taki skrawek, wiesz, nadgryzłem tej koncepcji, że wszystko jest iluzją. Ale pokaż mi, wiesz, jednego, który naprawdę ma to doświadczenie, a nie tylko koncepcję. Nie? Znam osobiście tak... tego, hmm. takiego, takich, takich ludzi, mm -hmm. którzy to urzeczywistnili, ale jeden z nich jest, wiesz, znaczy to są. Zostawmy to. to no, bo... Nazywamy to oświetleniem, nie? Tak. Poznałem znam. ludzi. garstka ludzi, garstka. I nie? to się nie wzięło z nieba, to jest mm -hmm. wynik pracy tak. i to ciężkiej pracy, mm -hmm. tytanicznej pracy. I to pewnie nie, nie na przestrzeni jednego wcielenia. No nie. No. Tak się składa, że nie chcę wiesz, jakby może tak. Uważam, że żyjemy w czasach totalnego przeładowania właśnie różnego mhm. rodzaju naukami. Mhm. Jak patrzę na, na, nazwijmy to, content ogólnodostępny, mhm. to można powiedzieć, że wszystko jest dostępne. Tak. I wszyscy funkcjonujemy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale znaczy, dzielę się z tobą moim, moim subiektywnym spostrzeżeniem, będzie mm. czego powiedz o tym myślisz. Nie. Że wszyscy funkcjonują teraz na poziomie głowy. W ogóle nie ma kontaktu z sercem. Czyli konceptualne, wiesz, tak. to, tamto. Można powiedzieć, że ludzie wszystko rozgrywają w głowie. Nie, nie podejmują żadnych działań, mm. tylko prowadzą gry w głowie, jeszcze nie wiedzą, że prowadzą tak. gry w głowie. I przez to, że jest właśnie wszędzie dowiesz się, że i tak umrzemy, że wszystko jest wszystko i cholera wie co jeszcze z tych, z tych różnego rodzaju haseł, to to moim zdaniem domaga się powstrzymania nauk, a zwłaszcza cennych nauk mhm. i powrotu do utrudniania dostępu do nauk. Kiedyś uczeń musiał przekonać nauczyciela, że ma determinację, że faktycznie chce się rozwijać, żeby dostać najwyższe nauki, tak pięknie mówiąc. I moim zdaniem te czasy domagają się tego, żebyśmy w jakimś sensie do tego wrócili. Nie? I dlatego nie chcę teraz, jakby tutaj na łamach mojego podcastu mówić o oświeconych, Pewnie. bo to w pomieszanych umysłach no, nas wszystkich. Do, do, jakby wprowadzić jeszcze większe pomieszanie, a nie da nikomu żadnego pożytku. Wiesz, nie wiem, czy to jest rozwiązanie, to o którym mówisz, ale zgodzę się z tym, że właśnie problem jest z brakiem kontaktu z tym. nie? Tak, ser. Bo tak naprawdę, wszystko, czego potrzebujemy, jest w środku. Jedyna droga do poznania prawdy jest poprzez po podróż w głąb siebie, ale z drugiej strony. Te wszystkie punkty odniesienia, jeżeli potrafisz z tego korzystać, potrafią to naprawdę niesamowicie przyspieszyć, bo z drugiej strony masz dostęp właśnie do wszystkiego, a kiedyś nie miałeś. Mm -hmm. Kiedyś to się musiałeś naszukać, nastarać. Mm -hmm. Nie wiem, która strona jest lepsza. Każda ma swoje plusy, każda mm -hmm. ma minusy. Pytanie, kto ocenia plusy i minusy i do czego one są potrzebne. Nie? Czy wiesz, co, ja, ja tak tutaj troszkę generalizuję mm -hmm. wiadomo, nie? to jakby nie, nie, nie deprecjonuję tej możliwości, która jest. Mm -hmm. Bo jest ogromna możliwość, bo tak, faktycznie jak ktoś chce. Rozumiem pułapkę, nie? bo to jest tak. pułapka, pułapka ego. Nie? Na zasadzie mam mnóstwo koncepcji, mnóstwo wiedzy, tak. to coś znaczy, tak. nie? to tak. coś mam. Nie? Tak naprawdę nic nie masz. Tak. Niczym się nie różnisz to jest, to jest... od kogoś, kto nigdy nie przeczytał ani jednej książki, jeżeli nie doświadczyłeś tego, o czym przeczytałeś, czyli jeżeli nie przeszedłeś tego przez. świadomie przez to nie przeszedłeś. Nie? Koncepcja, a bezpośrednie doświadczenie. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Mm -hmm. Z drugiej strony, jak masz tą, ten ogrom wiedzy, takiej książkowej, to kiedy czegoś doświadczasz, to może to ci się zapala. A, czytałem o tym, to jest to, wiem mm -hmm. gdzie mniej więcej mm -hmm. jestem i co jeszcze jest możliwe, albo co aktualnie mijam, czy do czego się mm -hmm. zbliżam. Nie? Zauważyłem, że mechanizm jest też taki, że jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto ma bogaty intelekt, mm -hmm. to powinien dostawać mniej nauk. A jak mm -hmm. ktoś ma, że tak powiem, jest bardziej taki mm, konkretny, prostolinijny, mm -hmm. to on może bardzo szybko efekty osiągnąć, bo on nie rozprasza się. Jego mm -hmm. intelekt nie staje się, nie sabotuje no. jego rozwoju. Nie? Mm -hmm. Tak, tak, to prawda. To jest, to jest też ciekawe. Wr wrócę jeszcze do pytania. Mm -hmm. e, mój słuchacz Mariusz ma pytanie. Jak wygląda typowy dzień hipnoterapeuty, który jest fanem kultury Wikingów? <noise> Kurczę nie mam typowego dnia, wiesz. Kiepsko sobie radzę z rutynami, nie, nie, nie za bardzo lubię rutyny, mm. więc tak naprawdę dynamicznie się wszystko wymienia, ale wiesz, wstaję zwykle wcześnie, to też jest nowy wynalazek, bo większość życia raczej wstawałem późno, mm, aczkolwiek od jakiegoś czasu faktycznie piąta 6 rano wstaję i to jest dla mnie okej. Okay. Przeprowadziłem się niedawno w piękne miejsce, więc dzień sobie zaczynam od spaceru z psem po lesie. Idę, idę wiesz, na ja klify tak orłowskie i tak dalej, bo tam obok teraz mieszkam. Mm -hmm. Chociaż to znowu nie każdego dnia. Zimny prysznic to też jest nowy wynalazek. Wcześniej, jakby wiesz, nie rozumiałem po co, bo nigdy nam mnie jakoś specjalnie wrażenia nie robiło. Mm -hmm. Zimno, po prostu umiem w nim pracować. Ale mm, odkąd zadbał o moje wie, zdrowie Sylwester Kłos, którego serdecznie pozdrawiam, o moje żarcie i tak dalej, i higienę życia, to te wszystkie metody w biohackingu faktycznie fajną robotę robią. Mm -hmm. Jem śniadanie i siadam do pracy. Czasami są to sesje, czasami są jakieś sprawy firmowe, czasami jadę jakiś, wiesz, w, 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 dzień nagraniowy mam, czasami przyjeżdżam na przykład właśnie gdzieś pogadać na jakiś mm -hmm. podcast. Czasami po prostu mam tematy firmowe z trenerami, czy to jakieś kole, czy to jakieś rzeczy w praca. terenie. Praca, praca. Ale jeśli się mogę dużo. nawiązać mm. do tego mm -hmm. biohackingu. Tak. Biohackingu, mm -hmm. biohackingu. No. Zimne prysznice, wczesne mm -hmm. wstawanie i tak dalej. Czy, czy jest w tym. Bo mam wrażenie, że. Jestem pe pewien element takiego trochę siło siłowy. Mhm. Dla osób, które nie mają, nie wiem, przestrzeni, chęci, żeby usiąść, pracować nad sobą, mhm. to szukają jakiegoś właśnie zhakowania. To nawet nazwa biohacking, tak. nie? czy biohacking. Czy, czy to faktycznie może przynieść pozytywny efekt, gdy, gdy ktoś się próbuje tak trochę siłowo, tak? czyli zimny prysznic, mhm. wstanę o tej piątej rano, zrobię to, zrobię tamto i tak dalej. Ja widzę tu zagrożenie, jeśli chodzi o skuteczność tej metody. Ja, jak to robiłem lata temu, to jedyne, co osiągałem, to frustracje mhm. i, i, że tak powiem, kolejny problem na głowie. Mhm. I tak naprawdę każdy, kto się zajmuje biohackingiem czy, i, i, i wie, co robi, to powie to samo, że o wszystkie elementy trzeba zadbać, nie? To nie jest tak, że weźmiesz sobie parę suplementów, czy wstaniesz rano, wcześniej i będzie git. Mm -hmm. Tylko musisz zadbać o emocje, o głowę, o żywienie, o higienę życia, wszystko po kolei. Jedno wynika tak naprawdę mm -hmm. z drugiego, bo jak zadbasz o żywienie, suplementację i higienę życia, będzie ci łatwiej zadbać o głowę, a z kolei jak zadbasz o głowę, to będzie ci łatwiej no tak, prowadzić pewne nawyki w życiu mm -hmm. i tak dalej. Więc mm -hmm. magic peel nie ma, czyli tej magicznej pigułki. Mm -hmm. I to też tym nie jest. A powiedz mi, jeżeli korzystasz z czyichś usług, mhm. czy świadomie bądź podświadomie oczekujesz, żeby ten ktoś był żywą manifestacją nauk, które ci przekazuje? Nie ma takich ludzi. Nie? Przecież inaczej. Ale jakby... czyli co, na przykład, byłbyś w stanie nie wiem, stosować metody mhm. zdrowego żywienia, które by ci przekazywała osoba, która ma chorobliwą nadwagę? To znaczy, tu już trochę idziemy w skrajność pewną, tak? Ja raczej myśl, miałem na myśli pewną niedoskonałość. Tak? Nie, no to, że wiesz, wa ważne, żeby był na ścieżce, no bo wiadomo, no to, że. To, tak, tak, bo wiesz, jeżeli chodzi o niedoskonałość, to jest to dla mnie zupełnie normalne, bo mm -hmm. to jest część wspólna wszystkich ludzi jedyna część wspólna, mm -hmm. niedoskonałość. Mm -hmm. nie? Tak, tak. I teraz ma mniejsze zaufanie do osób, które wiesz, które pokazują się jako chodzący ideał, czyli wiesz, taki schemat guru. Nie? Bo tak. Takim prawdziwym guru to mało kto jest, natomiast wielu by bardzo chciało być guru. I to do mnie nie przemawia. Mm -hmm. Natomiast wiesz, ja sobie zdaję doskonale sprawę, że na przykład wiesz, jak Sylwester mi poleca pewne rzeczy do jedzenia i do robienia, to ja wiem, że on też ma dzień czasami, kiedy wie sobie kawałek pizzy, mm -hmm. albo że mu się nie chce, albo że wmarnował cały dzień, mm -hmm. albo przynajmniej wiesz, godzinę, mm -hmm. bo, bo każdemu się to zdarza. Nie? Mm -hmm. Ja sobie mm -hmm. nawet bardziej cenię, jak ktoś potrafi to pokazać, nie wiesz? Tak. Ja na przykład palę papierosy. Nie? O! Ja tego nie ukrywa. Mógłbym, nie? wiesz, robić jaja, żeby, wiesz, nie pokazywać tego i palić ukradkiem, ty, ale czemu ja to robić? Nie, 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 no w nie? ogóle o tym, o tym nie ma mowy. To... A powiedz mi, jeśli mogę zapytać, bo to wiesz. Kurczę, to trzeba cię zapytać. A dlaczego palisz? Na ten moment mogę ci odpowiedzieć, że lubię. Aha. I to w niczym nie przeszkadza. We strony zawodowej zdaję sobie sprawę z tego, że za tym się kryją jakieś programy, jakieś rzeczy, które jeszcze nie są świadome. Aha. Na ten moment wiem, że na pewno papierosy mają jakiś związek z moim poczuciem bezpieczeństwa. Czyli mój umysł ma pewnego rodzaju schemat, że to jest tak naprawdę chyba jedyna taka niewmienna rzecz, która się dzieje rytmicznie w moim życiu. To jest coś, taka struktura, tak jakby drabinka, mhm. na której się możesz oprzeć. Natomiast jeżeli coś takiego dzieje się, to znaczy, że gdzieś w przeszłości było to bezpieczeństwo zakłócone mhm. i system szuka czegoś, żeby to zaspokajać, ale nie mam tego rozpoznanego i nawet nie pracuję w tym kierunku teraz, bo... Słyszałeś w... o biologii totalnej? Tak. Masz do niej stosunek ambiwalentny. Kosty, ambiwalentny. Momentami niesamowicie mi się to pokrywa z tym, Aha. co widzę w transie, a momentami totalnie w ogóle Bo wiesz, się nie pokrywa. Ja, ja gdzieś tam się spotkałem z informacją właśnie z poziomu, czy ze strefy interpretacji mhm. biologii totalnej, że papierosy mają związek z ojcem i mhm. smutek. To jedna, jedna w interpretacji. Nie? To jest ciekawe. Nie? Mnie się udało rzucić palenie dawno, dawno już mhm. temu. Y... Ostatni rok palenia był taki, gdzie już przestawało mi mhm. smakować i po prostu wy... pojawiło się zrozumienie tego, że nie ma żadnego za. Mhm. Nie, bo płacę, śmierdzę, cera się zmienia, wiesz. Y... I, I nawet jeżeli twierdzę, że to mnie relaksuje, to tak naprawdę mogę sobie dać te parę minut relaksu bez tej mhm. protezy, nie. Tak. I, i, I faktycznie to się wydarzyło. I, i nawet mhm. nawet jak mi się tam gdzieś jestem przy paleniu czy coś, czy przy, przy papierosach nie, nie zachowuję się, nie reaguje jak wampir, który zobaczył krew. Nie? Mhm. Czyli Czyli to się w ten sposób wydarzyło. Wiesz, pap papierosy to jest środ, z tym się można zgodzić, ale wiesz, z tytoniem można robić dużo więcej fajnych rzeczy. Nie? Na przykład z, z tytoniem jest cała metodyka pracy, taka szamańska. Nie? Tylko mówisz o tytoniu, a nie o tej chemii, która ma tam. Nie wiem, czy mm, dobrze pamiętam, bo pracowałem w ogóle w firmie mm -hmm. tytoniowej jako młody chłopak, przedstawiciel mm -hmm. handlowy. Tam chyba mm, do dwóch czy trzech Tysięcy czy milionów substancji takich, wiesz, uh -huh. chemicznych jest rozpoznanych, a więcej i, i, i skończyli na tym, Już więcej nie, nie są w stanie, a one też uh -huh. są. Więc tam jest, to okazuje się, straszna chemia i, i tyton jako tyton nie zupełnie nie się zdarzy, na przykład, o, zdarzy mi się zapalić cygaro, uh -huh. tylko tym się nie zaciągam. Ja nie? Tak. I to jest właśnie zupełnie inna historia niż, uh -huh. y, niż fajka. Nie? Uh -huh. A pamiętam, jak paliłem papierosy, to. Pierwsze, pierwsze, pierwsze zaciągnięcie się to, było jakbym w ogóle wiesz, jakbym strzała dostał po prostu, nie? Takiego no, dosyć to, konkretnego. jest to, w jest obszerny temat bardzo z tym tytoniem. Miałem kiedyś okazję na przykład zapalić fajkę. Też lubię palić. Mhm. Mój kolega przywiózł, rozumiesz, z dżungli tytoń Mapacho. Mhm. Jeden taki święty tytoń tam z dżungli mhm. z Amazonii, nie? Nad na którym pra pracują e, tamtej si szamani, mm -hmm. To powiem ci, nie miałem pojęcia, że to może tak działać. Nie chodzi o to, że był high, czy że był mocny, nie? Tylko wiesz, wypaliłem fajkę. Wszyscy sobie paliliśmy, mam taką wiesz, fajkę, powiedzmy, wiesz, pokoju, nie, obsydianową taką, nie e, i sobie zapaliliśmy, wiesz, bez jakiejś intencji szczególnej, tylko po prostu posmakować wiesz, czym jest mapacho, nie. I tak wiesz, fajka obeszła nas parę razy. I tak czuję, że coś jest, nie? Wiesz, pytam się gości, czy też czują, mhm. to zamykamy oczy. u człowieku, było takie wciągnięcie do środka, do tak głębokiej medytacji momentalnie. Ja mówię, wow, nie? Nie spodziewałem się, że cokolwiek może tak działać, nie? W mhm. tu pełny spokój, pełne wycięcie i jesteś w sobie, nie? Mhm. Odpaliłeś tylko parę buchów tytoniu, nie? Mhm. No. In, no. Innym razem też miałem okazję się wiesz, od takiego, e, od szamanów e, z plemienia majańskiego z Gwatemali, e, pouczyć jak oni pracują z tytoniem. Właśnie oni palą takie cy, cygara mm -hmm. i to nazywają puros, czyli to wiesz, sam, same po prostu liście w odpowiedni mm -hmm. sposób e, wysuszone i włożone. To takie ogromne te cygara, ale bardzo mało ubite, nie? Mm -hmm. I pokazywali w jaki sposób gadać z tytoniem, nie? W jaki sposób pracować z dymem, czytać z dymu i w jaki sposób formułować intencje, mm, nie? Mm. Oraz nawet to wiesz, w jakiej strony się odpala, zależnie od tego, co robisz i w jaki sposób też czytać z tego, co jest w środku tytoniu, mm. nie? To powiem Ci, że podróż, którą miałem godzinną, takiej wiesz, dyskusji tak naprawdę z samym sobą za sprawą tego, co się działo, wiesz, w dymie, w żarze, w smaku i tak dalej. Wow, nie? Po <laughs> prostu to nie jest podróż psychodeliczna, <laughs> nie? Tylko tylko po prostu w zupełnie inny sposób Twój umysł zaczyna funkcjonować, kiedy wchodzisz w taki rytuał. Mm, 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 to wiesz, pytanie, czy faktycznie jest energia i duch tytoniu, który cię prowadzi, czy to jest po prostu zestaw pewnych symboli i przekonań, który jest zakodowany w przedmiocie, którego mm, używasz, żeby komunikować się ze sobą. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, która wersja mm, jest prawdziwa. Obydwie są tak naprawdę prawdziwe, bo to Ty kreujesz cały wszechświat wokół siebie. Nie? Mm, a powiedz, Paweł. Jakbyś miał tak spróbować w kilku zdaniach, w jakim momencie życia teraz jesteś? Odpowiednim, jak zawsze. <laughs> to było pierwsze, co przyszło, nie myślałem nawet nad odpowiedzią. No. Bo nie, nie, nie wiem, o co dokładnie pytasz, ja tak, nie? O ciebie, jak się czujesz, <laughs> wiesz... Słuchaj, momentami się czuję wspaniale, momentami nie. Doświadczam. Oświadczam. No, nie wiem, dokąd mnie to wszystko poprowadzi. Masz teraz 34 lata? Tak? 30. No. 30 masz. Mhm. O, no to w tak ciekawym momencie życia jesteś. Mhm. Czy miałeś takie. Takie coś, jak się kończyła ta te dwudziestka, że tak powiem, się zaczynała mhm. 30, że gdzieś tak trochę zaglądałeś, oglądałeś się za siebie, żeby zastanowić się, co ja. się wydarzyło, co nie, co będzie dalej. Mhm? Mhm. Fajnie. Absolutnie nie. Niczego nie żałuję, we wszystko jestem wdzięczny i wszystko przyjmę, co się pojawi. Mhm. Ja pytam nie pod kątem jakiegoś żałowania, tylko mhm. ja, ja pamiętam, że jak się zmieniała ten rok między 29 a 30, u mnie był takim rokiem, gdzie zmieniała się prędkość wszystkiego, mhm. jeśli chodzi o moje postrzeganie. Mhm. Włącznie nawet też z postrzeganiem kolorów i zapachów. Mhm. I tak jakbym przechodził w jakiś taki inny, troszkę jakby w kolejny etap życia. Mhm. Wcześniej ta, między 20 a 30 była, było trochę, myślę, trochę więcej gonitwy, a już ta, w tą 30 wchodziłem, tak troszkę bardziej osadzony. Mhm. Zresztą wtedy też spotkałem Lamaola. Ma 29 lat. Mhm. Ja wiem, mam wrażenie, że wiesz, że ta, ten przeskok, o którym mówisz, on się też u mnie zadział. Mhm na przestrzeni tak naprawdę kilku lat to po prostu sobie swobodnie, wiesz, przechodziło. To nie jest klik, nie? Uh -huh. Tylko to jest proces. Że, wiesz, mogę zauważyć to, o czym mówisz, że uh -huh. rzeczy się, wiesz, uspokoiły, co nie znaczy, że straciły tempo. Nie, nie, ale nie. Ale są nie, spokojniejsze. Nie, 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 nie. Tak. Właśnie. Inna maniera postrzegania tego wszystkiego. Tak. Moim zdaniem uh -huh. spokój nie oznacza kastracji, uh -huh. osłabienia. Wcale nie. Uh -huh. no? Nie, Oczywiście. To jest prawdziwa siła, nie wdzięczy się do nikogo, może być niewidoczna. I też w ogóle co to znaczy prawdziwa siła, nie? Dla mnie prawdziwa siła to jest zaufanie do siebie, tak? A nie to, czy podniosę 100 kilo na klatę, czy, czy 70 może. Sport. Dużo teraz pracujesz z, z zawodnikami, ze sportowcami? Wiesz co, nie, nie, nie jest to główna grupa, z którą pracuję, ale cały czas mam kilka osób. Mm -hmm. A to są no. sporty z, zespołowe, czy co, raczej indywidualne? Podejrzewam, że tacy ludzie do mnie po prostu e, takich ludzi przyciągam, albo ja jestem przyciągany mm -hmm. przez nich, ze względu na to, że sam mam tu po prostu w sporcie bardziej indywidualnym. Mhm. E, czyli w trójboju siłowym, i raczej właśnie m, pracuję głównie z ludźmi, którzy gdzieś tam przynajmniej trochę o tą siłę się ocierają. Nie? Czyli mhm. raczej sporty w stylu, wiesz, sprint, e, lekka atletyka, nie, tego mhm. typu rzeczy. Mhm. No i oczywiście sporty siłowe, czy sporty walki. Mhm. I to jest jak? To jest, to jest praca taka, czy jest tam jeszcze y, psycholog, czy, czy ty jakby jesteś, znaczy, czasami... się mentalem? Jest trener po prostu. Czasami jest psycholog, czasami nie ma. To, wiesz, mhm. Zależy tak naprawdę od trenera, trenera głównego, bo to on powinien decydować o składzie, że tak powiem, który się dzieje wokół zawodnika. Od tego jest właśnie trener główny i od zawodnika. Mhm. Niektórzy wiesz, mają potrzebę, żeby sobie pogadać więcej, nie? No czy tak. pokładać rzeczy od tej strony. Nie ma w tym nic złego. A niektórzy nie mają takiej potrzeby i bardziej mnie potrzebują do tego, słuchaj, rozwiąż mi problem, nie? Czemu tracę pewność siebie na przykład, wiesz, w trzeciej rundzie? Tak, Okej, okay, w... wracamy do dzieciństwa, wybaczymy, nie? No, Ktoś ci pewnie się wyjebał, wszystko <grytko grytko> mówiąc, tak, nie? Ja zauważyłem, że, że i właśnie... dlatego dzisiaj jest problem. Tak. Yy, wszystko zależy od, od, yy, od klienta, że tak powiem, tak? Czego on oczekuje, mm -hmm. bo też to, to nie jest tak, że z programem się wchodzi, nie? Mm -hmm. yy, Kończysz pisać książkę. Mm -hmm. Jest już tytuł? Saga wewnętrznej wojny. Saga wewnętrznej wojny. Okej. Okay. I nawet wyjdą dwie książki, bo wyszła tak długa, że zdecydowałem, że dwa tomy zrobimy. Mm -hmm. Pierwsza będzie krótsza, jako taki teaser, czy nie Możesz o... powiedzieć o tym? Mm -hmm. książką oparłem o, ru o runy. Runy to jest taki stary alfabet e, germański. E, używane są runy w przeróżny sposób, bardzo często w taki, wiesz, jarmarczny, mm -hmm, nie? czyli tak. jakieś tam wróżenie, wróżenie z tych run, e, amulety i tak dalej. E, ale runy, ja na nie patrzę po prostu jak na układ okresowy koncepcji, idei na temat człowieka, wszechświata, mm -hmm. jego roli we wszechświecie. Bo to jest tak jak z każdą, z każdą szkołą, z każdym nurtem. Możesz to bardzo płytko potraktować jako fajne świecidełka, a możesz wejść mm -hmm. dużo głębiej i odkryć tamtą samą prawdę, bo mm -hmm. tak, w, to widzę w każdej kulturze, czy weźmiesz buddyzm, czy weźmiesz hinduizm, czy weźmiesz, wiesz, chrześcijaństwo, czy weźmiesz te, wiesz, mity nordyckie. Mm -hmm. Moim zdaniem to wszystko się sprowadza naprawdę do jednej prawdy, do tego samego. Po prostu jest inne spojrzenie, inne rytuały, inne nazewnictwo, inne podziały wewnątrz tego, ale mm -hmm. główna zasada jest bardzo podobna, czyli odpowiedź jest w tobie Mm -hmm. Jedyne co jest to świadomość czy umysł zależy, jak to się nazwie, tak? Wiem, że to nie to samo, ale różne szkoły mm -hmm, różnie to mm -hmm, nazywają mm -hmm. także. Znaczy, ja tu nie chcę ze sobą wchodzić w polemikę, akurat mm -hmm. w tej kwestii, bo to nie, nie o to chodzi, żeśmy teraz dyskutowali mm -hmm. na temat tego, jaka jest różnica nie wiem, przed, między systemami dualistycznymi, a monoteistycznymi i tak dalej. Mm -hmm. E, okay. bardziej ta książka, czyli jakby mm -hmm. y, 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 oparłem ją run, 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 Runy? Mm -hmm. Tak. Runa, runy? Runy. Mm -hmm. runy jakby dałeś pewien rytm, tak? Tak. Który, który nadałeś książce, tak? Mm -hmm. Tak, więc są 24 runy w, te, w alfabecie, którym mm -hmm. wy starszym futarkiem. Mm -hmm. Czyli to jest alfabet, który był między drugim, bodaj a ósmy, VIII wiekiem wykorzystywane przez plemiona germańskie. To jest mhm. tak naprawdę alfabet, który możesz zapisać w język pragermański. Potem z tego wyewoluowały runy anglosaskie, runy te nordyckie, których wikingowie używali, znamy to z inskrypcji i tak dalej, ale za każdą z tych run jest ukryte jakieś znaczenie, jest ona symbolem Mądrość. czegoś. I teraz jeżeli um, przestudiujesz, co tam się dzieje, to ten system ma doskonały sens. Jakby to jest, to jest dosłownie, ja, 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 to, ja patrzę na to tak, to są litery nie, do napisania Twojej własnej sagi. Mm, piękne. Do własnej sagi, którym jest Twoje życie. A o czym będzie ta saga, to Ty decydujesz, ty temu nadajesz sens, i tak naprawdę celem tej sagi jest dowiedzieć się właśnie o co w tej sadze tak naprawdę chodzi. Ośmielić się wyruszyć w podróż, tak. nie? Mhm. Troszkę. I, I dla mnie tłem było to, że bardzo dużą część życia spędziłem właśnie prowadząc wojnę z samym sobą, właśnie przez brak świadomości, jak to wszystko działa, wydawało mi się, że jestem słaby, że jestem mały, że mhm. potrzebuję wiesz właśnie się dociskać, wymagać od siebie, tresować się, żeby coś w życiu osiągnąć. A potem się okazało, że ani nie, nie trzeba tego osiągać, co myślałem, że trzeba osiągać, i się okazało też, że nie jestem wcale na cokolwiek za mały. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Czyli wiesz, ten wewnętrzny konflikt, ta wewnętrzna wojna w niej wy wynika tyle, że żadnej wojny nie ma i żadnego wroga w środku też nie ma. Tam jest jedynie przymierzeniec, w którym możesz się nauczyć żyć, którego możesz nauczyć się obsługiwać albo też i nie. Więc dla mnie runy są takim usystematyzowaniem mojej całej filozofii życiowej, która mnie prowadziła, która była tym kierunkowskazem. Umysł bardzo lubi, jak coś jest ułożone, tak? jest kilka elementów, te są do tego, te są do tego i tak dalej, więc wydaje się to być po prostu sensownym, sensownym punktem odniesienia. No i książka prowadzi po prostu przez te kolejne, przez mm -hmm. kolejne... Jakby na kanwie tak, Twoich doświadczeń, tak? Tak, dzielę się tam moimi doświadczeniami lub historiami z mitologii nordyckiej czy, czy pewnymi wątkami, które opisują dane zagadnienie i mm. jest też praktyczna aplikacja tego, czyli co w tym można zrobić, mm -hmm. jak to wygląda wiesz, w rzeczywistości. A propos historii, to mm, Lama Ola kiedyś opowiedział mi o tym, jak... Yy, wybacz mi, nie pamiętam nazw, mm. ale był jakiś władca... Wielki, wielki mm. e, przywódca Wikingów, który był tak ogromny, że jak pił z ogromnego rogu, mm. który był podłączony pod morza i oceany całej Ziemi, to opadał poziom w morzach i oceanach. W to to, Meat o toże, no? Morze o torze, mm. tak. Mm. I usłyszał historię o wojowniczce, której nikt nie mógł pokonać, nie wiem, mm. czy słyszałeś. I pierwsze, co jak usłyszał, tylko że jest jakaś wojowniczka, której nikt nie może pokonać, no to wezwał ją na pojedynek, kazał mm. ją tu sprowadzić. nie? No i doszło do, do konfrontacji. No i mijają wiesz, te pierwsze chwile tej konfrontacji, wymierzają jakieś tam ciosy, czy on próbuje mhm. wymierzać ciosy, a ona w ogóle nie, nie poddaje się, jakby tej, mhm. tej jego perswazji, nazwijmy to i mocy. A wręcz w pewnym momencie on dostał strzała i padł na kolano, nie mhm. przykląkł. Bo to była starość. Przemijanie. przemijanie no. Zapytał, kto to jest? Jak ją zwą Przemijanie. Nie? Mhm. I dla mnie to jest piękna w ogóle no, opowieść o, o, o przemijaniu. Mhm. Nie? O, o tym, że doktor przemijanie siedzi przy każdym stole. I mhm. wydaje mi się, że współczesny świat, mówię o współczesnym świecie Zachodu. Yy, głównym, yy, jednym z głównych faktorów yy, w generatorze yy, produkcji cierpienia, tak to ładnie nazywając, jest mhm. nieudolna. Nie, yy, Cały czas próba um, oszukania się, że, że doktor przemiany nie istnieje, że przemiany uh -huh. nie istnieje, brak, braku akceptacji. Uważam, że gdyby ludzie e, wkładali w to szczer szczerze się angażowali w to, żeby zaakceptować uh -huh. e, istnienie przemiania, by zupełnie inaczej świat wyglądał. Nie wiem, czy się zgodzisz z takim poglądem. Pewnie, podobnie tak. <laughs> Pytanie, wiesz, czy, czy ten świat faktycznie ma wyglądać inaczej? Znaczy, wiesz co, mając na myśli, inaczej by wyglądał świat, no. chodzi mi o to, że no, wszystko jest wynikiem naszych czynówców i działań. tak? Mhm. Więc jeżeli ludzie w jakimś tam zagubieniu, zagonieniu, w jakimś obłędzie, czy, czy właśnie w jakimś przerażeniu podejmują decyzje, no to siłą rzeczy one są tym przesiąknięte. Więc jeżeli byłby niższy poziom napięcia, bo byłaby większa akceptacja na to, jakimi rzeczy są, to hmm. wydaje mi się, że w naturalny sposób mogłoby to trochę inaczej wyglądać. Może to jest utopia, może to jest moja, hmm. wiesz, wrodzona skłonność do budowania idealnych światów, hmm. <laughs> przeze mnie przemawia, hmm. ale taką, tak, taki mam, tak, taką myśl mam i koncepcję hmm. na ten temat. Wiesz, w, w drugiej strony, dzięki temu schematom, właśnie wiesz, temu. Dzięki temu, jak, jak ten umysł w trybie domyślnym działa, to też żyjemy. Mhm. Ciężko jest wiesz, przewidzieć, jak by wyglądała nasze życie i nasza cywilizacja, gdyby wszyscy nagle z tych schematów wyszli, mhm. bo one też są po coś. Mhm. I tak naprawdę, właśnie wiesz, dzięki ucieczce od lęków i od cierpienia i gonieniu za przyjemnością i zapragnieniami, to jesteśmy w punkcie, w którym jesteśmy i żyjemy. Też dzięki mhm. temu. I hmm. ciężko jest mi tak naprawdę sobie, wiesz, wyobrazić, co by się stało, gdyby wszyscy się nagle uwolnili od tego. Hmm. Prawdopodobnie byśmy sobie tak usiedli i sobie, sobie patrzyli <laughs> przed siebie i byśmy poczekali, aż przyjdzie koniec. Tak, nie? ten Jakby podcast się okazało... byłby jak kominek, nie? Tak. Yy, wiesz, hmm. ekran na, kamera hmm. na, na kominek, pali się ogień, hmm. a tu tylko zamiast ognia by siedział Paweł i Maciek. Hmm nic by się nie działo. No tak. no i jakbyśmy zrozumieli, że to wszystko jest bez sensu i wszystko jest iluzją, to byśmy tak usiedli, patrzyli, poczekali, aż nas zabierze to przemijanie i tyle, byśmy se poszli gdzie indziej. Mm -hmm. Prawdopodobnie już poprzednie cywilizacje robiły to wielokrotnie i dzisiaj nazywamy te cywilizacje bogami, nie? Mm -hmm. <laughs> Może tak być, dokładnie. Może tak być, nie? Mnie, się, mnie się bardzo podoba, do, mm. znaczy do mnie przemawia ta koncepcja, że, że jakby Bóg to jest stan umysłu, nie? Mm -hmm. nie w sensie stwórca wszystkiego, tylko. Uh -huh. I że i że najwięcej szansy na rozwój jest w świecie ludzi. Uh -huh. Bo w sumie tak, jak na to się patrzy, to nie wiem, czy słyszałeś o tym też dla mnie było poruszeniem, jak, jak się okazało, że gdybyśmy weszli do lasu teraz, w uh -huh. maju czy, czy w czerwcu i wykroili jakiś tam odcinek, nie wiem, tam załóżmy 100 metrów na 100 metrów, czyli hektar. Uh -huh. Jakbyśmy mieli policzyć wszystkie czujące istoty, które są, wszystkie czujące istoty, czyli mhm. mróweczki, niemróweczki tak. i tak dalej, się okazuje, że na, tych, na tym hektarze jest ich więcej niż ludzi na Ziemi. Mhm. Się okazuje, że wcale ludzi, jakby ludzie nie są tymi istotami, których jest najwięcej na Ziemi mhm. I, i w teorii reinkarnacji, odrodzenia się w świecie ludzi nie jest wcale takie łatwe i proste i oczywiste. A znowu ze świata bogów jest tylko upadek, mhm. bo nie można się rozwijać bardziej. Nie wiem, jak, jak jest w, w kulturze, w przekazie. No tam jest ta Walhala, tak? Tak, no i wiesz, Walhala jakby dąży do zmierzchu bogów, czyli do Ragnarok. Mm -hmm. Czyli jak już przejdziesz w te we światy, to czekasz dalej, jakby czas płynie, do momentu, w którym wszystko się skończy i narodzi się na nowo i powstanie nowa kraina, Gimlea. nie? Ale bogowie są jakby w koncepcji tak. yy, tej są, nordyckiej. Są, ale są śmiertelni tak samo jak ludzie. I są w Walhali, czy są poza Walhalą? czy Walhala to, znaczy to jest element Asgardu, takiej krainy. Są dwie krainy przynależące do bogów, to jest Asgard i Wanaheim. Wanaheim jest na zachodzie, Asgard jest jakby u góry, tak? bo masz dziewięć światów na drzewie życia. Wow. Są pięć światów na płaszczyźnie horyzontalnej i cztery światy na pionowej. Ja to właśnie widzę, jak wiesz, mapę poziomów świadomości oraz taką instrukcję, w jaki sposób na tej płaszczyźnie, tutaj w Midgardzie, czyli w naszym królestwie, się zachowywać. Bo Midgard jest na środku. Jak idziesz w górę, to masz Alfheim, czyli świat wysokich elfów i Asgard, czyli świat bogów. Jak idziesz w dół, to masz Fartalfheim, czyli świat krasnoludów, ciemnych elfów i Helheim, czyli królestwo zmarłych, zarządzane przez Hel, czyli boginie. Bogini zmarłych. I na tej płaszczyźnie, na tej samej wysokości, gdzie masz Midgard, są cztery światy: północ, południe, wschód i zachód. Na północy jest Nifelheim, czyli świat lodu, to jest świat jakby zamrożonego potencjału. Mhm. Na południu masz Muspelheim, czyli świat ognia i ognistych gigantów. Czyli mhm. ognia pasji. I mhm. spotkanie tych dwóch światów w symboliczny sposób stworzyło to, co nazywamy wszechświatem. Mhm. Czyli ożywienie wiesz, potencjału za pomocą mhm. ognia działania nadało mu formę, stworzyła wtw się materia. No, Podania o Big Bang, nie? Ale tak jak w ogóle wszędzie. piękna sprawa. Powiem, bardzo fajne. Mhm. Natomiast na, na, drugie, na drugą stronę, czyli wschód-zachód, na zachodzie jest Vanaheim, czyli świat innego plemienia bogów, vanów, stąd na przykład pochodzi Freya i Freyr, mm -hmm. a na wschodzie masz Jotunheim, czyli królestwo gigantów. I teraz giganci, zwani też pożeraczami, to jest jakby wiesz, siły chaosu, mm -hmm. z których tak naprawdę bogowie korzystają jak z surowca, można by powiedzieć, bo... Ta historia o stworzeniu świata wyglądała w taki sposób, że była wielka nicość poza właśnie Nifelheimem światem lodu i Muspelheimem światem ognia, i pomiędzy nimi była wielka otchłań Ginunga czyli magicznie naładowana otchłań, tak brzmi tłumaczenie, i nie było nic poza tym. I tak przez tysiące lat po prostu była stagnacja. Aż któregoś dnia ognie w Muspelheimie wybuchły tak mocno, że zaczęły topić lód i ten lód zaczął parować i ta para skropliła się w tej wielkiej otchłań. i z tej wody wy, wypłynęła pierwsza istota czyli mm -hmm. Imir wielki olbrzym, nie? który był nie był ani mężczyzną ani kobietą to była wiesz taka hermafrodytą był nie czyli mm -hmm. mówi się że Imir był manifestacją mocy zaklętej w runach nie? Mm -hmm. bo właśnie tą mocą była naładowana ta otchłań i teraz tu jest zawiła historia tam o potomkach tego Immira, mm -hmm. wiesz, jak oni się rodzili. Tam wiesz, jest, jest kilka pokoleń Olbrzymów i tak dalej. Bodaj w trzecim pokoleniu wychodzi Odyn, Wili I W, czyli triada stworzenia. Przewodciec Odyn oraz jego dwóch braci. I oni są już bogami, a nie olbrzymami. Mm -hmm. I we strachu przed tym, przed przetłaczającą ilością Olbrzymów, postanowili zabić Imira i z jego ciała. Stworzyli wszystkie dziewięć światów. Nie? Mm -hmm. W sensie w dzień światów pozostałe światy mm -hmm. e, w tej całej wiesz, historii. Czyli widzisz, że e, bogowie używają wiesz, swojej woli do tworzenia, do kreacji mm -hmm. za pomocą porządkowania chaosu. O tym jest ta mm -hmm. historia, nie? I tak naprawdę tutaj tak naprawdę się wszystko, bięknie, wszystko bięknie, rozgrywa. To to jest. Metafora, tak. nie? Tak, tak. Wiesz, to jest tak, jak się. Jak... Jest bardzo dużo wspólnego w, też w przekazach kultury wschodu, mhm. to co mówiłeś, Ameryka Południowa też. Mhm. Tam gdzie, tak jak obserwuję, nie jestem wiesz, znawcą, tylko jestem laikiem, który gdzieś tam się trochę tym czasem interesuje, to wszędzie wszystkie ludy, można powiedzieć, które próbowały pracować z umysłem nad rozwojem, mhm. do, ma, właśnie mają podobne... Mhm. O, podobne odkrycia, tak to nazwijmy, tak. różnie je opisując. No, ja na przykład yy, my, mnie bliska jest teoria, że było nieskończenie wiele wielkich wybuchów. Mhm. Że nie było tak, że był tylko jeden wielki wybuch, który stworzył ten, ten świat i później będzie jakiś koniec. Tylko to jest jakby niekończony nie yy, ciąg, który nie ma początku ani końca. On ma różne fazy. Mhm. Nie wiem, czy się z tym... No? Tak. O, o tym samym szamanizm też mówi. Nie? Tak. Tak. Yy fajne jest pokonanie iluzji ego, tak. mhm. czyli zrozumienie tego, że iluzja ego nie istnieje, że, że, że ona tak naprawdę sabotuje nasz rozwój mhm. i próba zobaczenia, czyli chodzi o to, że to, co się wyświetla w zwierciadle umysłu, nie ma wpływu tak naprawdę na to zwierciadło, tak? mhm. na to, jakie obrazy są. One bardziej mówią o tym, gdzie jesteśmy i co się z nami w danym momencie dzieje. Nie? Mhm. Tak, ta metafora jest mi jak najbardziej bliska. We sprawą ja wiem, z buddyzmem niewiele miałem wspólnego, ale w Advaita Vedanta wch mm. wchodziłem swojego czasu i nadal wchodzę, nie? Mm -hmm. Czyli takiej, takiej w tacy nauczycieli jak Nisargadatta e, Maharaj, mm -hmm. czy e, ten Ramana Maharishi, mm -hmm. to tych studiowałem, nie? Jeszcze mam jedno pytanie, które sobie też zanotowałem, słuchaj, bo jak słuchałem jakiejś Twojej rozmowy. To mówiłeś o tym, że nasze życie jest emanacją naszych lęków, a nie pragnień. Ja widzę, że ludzie często mylą to, czego chcą, z tym, czego potrzebują. Można powiedzieć, że tak naprawdę nie wiedzą, czego potrzebują. Nie są tutaj, żeby się dowiedzieć. No właśnie. Jak to jest, powiedz mi, bo gdzieś tam zadrgało ze mną, zarezonowało to stwierdzenie, że. Nasze życie jest emanacją naszych lęków. Mhm. Znaczy, wiesz co, nie pamiętam kontekstu, w jakim to mówiłem, ale zapewne chodziło mi o to, że kreujesz świat raczej w sposób podświadomy niż świadomy. Wiesz, żyjemy w takim, w takim przekonaniu, że wszystko zależy od naszych decyzji, wiesz, mm -hmm. jeżeli byś chciał, to byś miał Wiesz, tego, te, mm -hmm. tego typu. Mówimy o wierzchniej warstwie. takie głupotki, tak, rozwoju osobistego. Rojsa no. na lodówkę i dalej tak. otwórz sobie browara, siadaj na kanapie, Rojs się pojawi. To, to, to jest jeden obraz tego, a wiesz, a druga strona tej samej monety to jest to, że jak będziesz wystarczająco mocno chciał i tak dalej, to że będziesz miał. Też nie. Bo to, co tak naprawdę wiesz, kreuje naszą, nasze życie dookoła nas, to jest w większości to, co jest nieświadome, to, co jest nieuświadomione, czyli to, co robi podświadomość. Bo mm, zobacz, jest to w pełni zrozumiałe, że najsilniejszymi instynktami będą te, które są związane z przeżyciem. Jeżeli Twoje ciało umiera, to nie możesz doświadczać życia w ten sposób, który doświadczałeś. A jak przeżyć? No możesz jedynie korzystać z tego, czego doświadczyłeś wcześniej, prawda? Mm -hmm. Czego doświadczyłeś w dzieciństwie, co, czego doświadczyli twoi rodzice, twoje otoczenie i tak dalej. Dowiadujesz się, co wyrobić, żeby przeżyć, dowiadujesz się, jak reagować na pewne sytuacje, na pewne bodźce, i potem w życiu dorosłym już tylko powielasz w większości. Mm -hmm. I teraz to, co powielasz, to jest Twoją rzeczywistością, i właśnie obrazem Twojej rzeczywistości. Czy inaczej, twoja rzeczywistość jest obrazem twoich lęków, schematów i przekonań, których się nauczyłeś w przeszłości. Mm -hmm. nie? E, I to, co ci kreuje rzeczywistość, to jest właśnie to, to jak twój autopilot został zaprogramowany. Nie? Mm -hmm. No bo zobacz, jeżeli przykładowo m, boisz się w jakiegokolwiek powodu, nie wiem, pieniędzy, tak? E, bo są z czymś tam pokojarzone na poziomie podświadomym to ty możesz naprawdę wstawać na głowie, zdobywać nowe techniki, sprzedaży, e, budowania firmy, zarządzania, poznawać coraz to nowych ludzi, ale i tak ciągle nie będziesz w stanie złapać tego króliczka. Dopóki nie zrobisz coś z tym nawykiem. Tak, no bo twoja podświadomość nie puści mm -hmm. cię tam, gdzie się boi dotrzeć, mm -hmm. Ludziom się, wiesz, wydaje, że wystarczy się starać, mm -hmm. mm -hmm. Możesz się starać do końca życia i wcale nie osiągniesz tego, Stąd się tego, co wzięło co powiedzenie, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, nie? Takim, Też, to, w takim nie? skrócie, że jakby właśnie no. z takich tylko starań, starań, bo ja się no. starałem, tak? Więc trzeba, trzeba patrzeć głębiej, wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. To, co faktycznie wywołuje zmianę w życiu, to zmiana świadomości. Mhm. Czyli realny no. wpływ na życie mam, jeżeli ośmielę się, próbować stanąć do tego, co się wydarza, a nie tylko reagować schematycznie, tak? Tak. Tak, bo wiesz, jest. Jeżeli bacznie obserwujesz umysł, to na którymś etapie rozpoznajesz, jak ogromną iluzją jest to, co nazywamy wolną wolą. Mm -hmm. no? Wydaje się, że masz wolną wolę, ale tak naprawdę większość rzeczy, większość decyzji, które dokonujesz, to jest efekt działania Twoich programów, a do mm -hmm. tego dochodzi tylko racjonalizacja, czyli tłumaczysz sobie, że tak trzeba zrobić, mm -hmm. i wtedy masz iluzję tego, że tak. faktycznie coś wybierasz. Tak. I ja na to patrzę, wiesz, znowu, Potrzeba chwili, żeby to wszystko opowiedzieć, nie? ale w skrócie, patrzę na człowieka, na takiego biorobota. Nie? Jest biorobot, jest wyposażony w komputer centralny, który nazywamy mózgiem, i tam jest zainstalowane to, co nazywamy umysłem. Nie? Taki system operacyjny Windows. I na tym systemie operacyjnym mamy różne aplikacje, mhm. różne lęki, różne nawyki, schematy i tak dalej. A ty jesteś użytkownikiem tego robota, nie mhm. jesteś swoim robotem. Mhm. I teraz. Twój robot jest wyposażony w autopilota, nie? czyli właśnie w podświadomość, która nauczyła się na pewnych etapach życia, jak reagować emocjami na różne rzeczy, żeby zmusić robota do pewnego zachowania, a wszystko to dąży do tego, żeby utrzymać robota przy życiu, bo jak robot zrobi kaput, to kończy ci się, wiesz, kończy ci się życie w tej grze, mm -hmm, nie? W sensie mm -hmm. musisz skoczyć sobie do innej rzeczywistości, do innego czasu i tak dalej, już się nie podoświadczasz tutaj, więc Autopilot ma sens i dobrze, że go mamy. I teraz, w miarę jak się uczysz gry i zaczynasz sobie uświadamiać, czym jesteś, jak to wszystko działa, jak działa Twój robot, to możesz stopniowo zmniejszać udział autopilota i coraz więcej świadomie faktycznie wybierać i żyć. Mm -hmm. nie? I teraz, dopóki tego nie robisz, dopóki faktycznie nie ściągasz autopilota to będziesz w kółko powielać dokładnie to samo, niezależnie od tego, jak bardzo chcesz, bo to jest, mm -hmm. wiesz, jedziesz sobie w Tesli, Tesla ma ustawione, wiesz, żeby dojechać do celu, a ty, wiesz, ale ja chcę do mamy teraz jechać, a no. nie do supermarketu, nie? Mm -hmm. To możesz chcieć i możesz się szarpać z tym kółkiem, nie? Zacząć. Ale to nic nie zmienia, bo autopilot jest ustawiony, żeby jechać do mm -hmm. supermarketu, a nie do mamy, nie? To mm -hmm. nic nie zmienia, czy ty chcesz, czy nie chcesz. Mm -hmm. no, a jedyna droga, żeby zacząć to zmieniać, to jest uświadamianie sobie, jak to wszystko działa, czyli dochodzimy znowu do tego, że jest tylko jeden rozwój, który jest rozwojem, cała reszta to jest, wiesz, wefłona dymna, czyli rozwój świadomości, nie da się inaczej rozwijać. Dlatego ja uważam, że największym aktem odwagi jest stawanie do tego, mhm. co się wydarza, i próba pracy z tym w świadomy mhm. sposób nie żaden skok tak. ze spadochronem wejście na górę jedną czy drugą czy tam jakiekolwiek no, inne zmienia, rzeczy a jednocześnie tak. może zmienić wszystko bo nie ma znaczenia co robisz tylko ma znaczenie z jaką świadomością to robisz tak yy, dokładnie chodzi o to żeby no, dokładnie, może dokładnie. skoczyć ze spadochronem i skoczyć ze spadochronem nie może tak. skoczyć ze spadochronem nieświadomie będąc popychane tam przez swoje lęki, schematy tak. i przekonania, myśląc, że z nimi walczysz, a tak naprawdę mhm. je realizujesz. A może skoczyć ze spadochronem i dokonać pewnego mhm. aktu. Jedyne, czym to się różni, to jest to, jak, z jaką świadomością to robisz. A powiedz mi, jako mężczyzna, masz jakieś plany na przyszłość? Albo jakąś, nie wiem, chęci zrealizowania mhm. czegoś w życiu? Na jakimś... Czy znaczy, wiesz co, mam, mam pewną wizję biznesową, ale... A prywatnie? Prywatnie? jest coś, czego jeszcze nie ma, co byś chciał? Wiesz, mam pewne kierunki, rzeczy, które na ten moment wydaje mi się, że chciałbym sobie doświadczyć, ale nie jestem przywiązany do nich. Mm -hmm. A jeśli mogę cię zapytać, mm -hmm. czy to nie jest pytanie przekraczające, chociaż myślę, mm -hmm. że do, dla człowieka, który pracuje z umysłem, to po prostu, jeżeli zadam o coś mm -hmm. pytanie, czego nie będziesz chciał odpowiedzieć, to po prostu powiesz, że nie no, odpowiesz. Pewnie, tak. Na przykład chciałbyś mieć rodzinę, typu żona, dzieci Wiesz, i tak co, dalej? Na ten, na ten moment tego nie czuję, to mm -hmm. nie jest tak, że nie chciałbym albo chciałbym mieć. Nie, nie jest to jakby w tym momencie, nie, nie zaprząta mi to umysłu. Mm -hmm. my w tym wie, jestem wieżystym w związku, to jest świetny związek, dobrze mm -hmm. jest nam tak, jak teraz jest. Czy będą dzieci? Nie wiem. Może będą, może nie będą. Mm -hmm. Nie planuję tego ani nie wkreślam. Po prostu w ogóle poza, mm -hmm. poza zainteresowaniem teraz. Rozumiem. Wiesz, my, 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 my mężczyźni mamy moim zdaniem troszkę... Uprzy... Jakby łatwiejszą, niełatwiejszą. Mamy mhm. inną sytuację w stosunku do mhm. kobiet. Nas trochę inaczej traktuje przemijanie, nie? Mhm. I dlatego możemy, wydaje mi się, dłużej być, poszukiwać, zastanawiać się i tak dalej. Mhm. A u kobiet zupełnie inaczej czas biegnie. Ale, jest, ale fajnie, że jesteś w związku. Długo? Cztery lata chyba u. będą, Z małymi przerwami. No, Życie to nie jest bajka, ja tak? więcej 5 pięć lat. Pięć pięć lat. lat. A mieszkacie razem? Tak. O, fajnie. Tak. Super. Niesamowite. 30-latek, który ma totalny luz. Otwartość na przyszłość. Niesamowite. Ja miałem, jakbym w twoim wieku miał rewolucję pewnego rodzaju, taką wiesz. Spotkanie mojego nauczyciela i nauk, które od niego dostałem, rozpoczęło proces mm -hmm. takiego budowania zaufania do siebie, bo wcześniej jechałem na takim ekstrawertyzmie, na pozytywnym myśleniu, bo jestem w ogóle mm -hmm. optymistą, ale myślę, że to, było, to był taki motor, który wiesz, gdzieś tam mm, mnie ciągnął, pozwalał mi, jakby, to była ucieczka do przodu, powiedzmy. Mm -hmm. A gdy spotkałem mojego nauczyciela, to. to, to, to Zacząłem się bardziej ośmielać, patrzeć w lustro. I pracować z tym, co tam jest. I, i, i to było bardziej takie rewolucyjne. Ale, wiesz, patrząc w perspektywę czasu, wszystko się działo we właściwym momencie. Tak, prawda? tak. Chodzi mi o to, że dzisiaj... siedzi naprzeciwko mnie 30-letni mężczyzna, który, no. który jest spokojny, wiesz, i, i spokojnie patrzy w przyszłość. A no. ja sobie no. przypominam, że u mnie to był, był bardzo duży ruch. Nie? No. O to mi chodzi, że ciekawe to jest. I to nie wiesz, no, to jest wymiana doświadczeń. R hmm. różnie, różnie bywa, nie? Z tym wszystkim. Czy jest coś, o co chciałbyś mnie zapytać? Wiesz, tak naprawdę, o wszystko. <laughs> Ale to po, powiedz mi tak, a jak ty patrzysz teraz na swoją przyszłość jako buddysta? Wiesz co, żeby, tak, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to mhm. najpierw rozpakujmy temat mhm. buddysta, nie? bo powiem ci, że um, unikam, nie unikam, nie jestem zwolennikiem o, mhm. tego określenia, ponieważ ono nigdy nie wiemy, jakie uruchamia y, skojarzenia u, mhm. u słuchacza. Y, słyszałem różne wersje, więc buddyzm jest nauką, nie religią. Mhm. Jest konkretną nauką zawierającą konkretną informację i zespół konkretnych metod, które pozwalają się rozwijać, i buddyzm produkuje szczęśliwych ludzi. Tylko nie wesołkowatych, wiesz, ja pół tak. idiotów, tylko szczęśliwych, świadomych uh -huh. ludzi. Tak żebyśmy wiedzieli. I teraz pytasz mnie jako buddysta, ale w sensie w ogóle jako człowieka, tak? Jak, jak patrzę, co myślę o swojej przyszłości, wiesz, ja mam, mam trójkę dorosłych dzieci. Franek kończy 18 lat we wrześniu, co prawda za chwilę, no ale już jest świadomym młodzieńcem, który, który też wchodzi w dorosłość za chwilę. I e, teraz mam taki etap, e, że nie myślę o żadnych wnukach i, 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 i małe dzieci są fajne pod warunkiem, mm -hmm. że nie moje. E, korzystamy z żoną od paru już lat z tego, że mamy bezobsługowe dzieci mm -hmm. i, i, i jak wielu naszych znajomych, którzy dopiero niedawno zdecydowali się na założenie rodzin. Nie mamy takiej akcji, tylko, tylko jesteśmy już, jakby powrót jest do tego okresu, który mieliśmy przed, przed dziećmi. Udało mi się, udało, tak mówi się udało, ale obroniłem się w, w walce na poziomie relatywnym zbytem. Mhm. I, I chodzi o kwestie ekonomiczne. Miałem bardzo dużo negatywnych doświadczeń. Y, takich, znaczy negatywnych doświadczeń. No, po prostu wywaliłem się parę razy biznesowo. W tej, wiesz, w tym kraju biznes prowadzić nie jest łatwo. I, też miałem i, przyjemność. No i w ogóle biznes, nie? To jest, to jest wyzwanie. Mhm. Więc udało mi się wyjść na prostą y, i jesteśmy bezpieczni. To jest mhm. dla mnie bardzo ważne. Udaje mi się też, y, udaje mi się, no, Póki co wypracowuję nadmiar, który, mi się, który reinwestuję, który mhm. kupuję nieruchomości na wynajem, które mają zadbać o moją emeryturę, bo, bo wychodzę z założenia, że jak sam o nią nie zadbam, to mhm. nikt mi jej nie da. Więc na poziomie relatywnym tego typu rzeczy się dzieją. Na poziomie takim moim ludzkim na 40 zrobiłem sobie prezent całkowicie odstawiłem alkohol. Nie piję w ogóle mhm. alkoholu od tam nie palę papierosów, wiesz, tam ostatniego jointa tak naprawdę to zapaliłem mając 30 chyba lat, mhm. mniej więcej, czy 29 jakoś tak, wychodzę z takiego założenia, że jeżeli mam pracować nad sobą, ze sobą, to muszę być niezakłócony, żeby w ogóle widzieć, widzieć mhm. kim jestem, tak, no bo po co, po co jeszcze, wiesz, tak powiem, podkręcać gaz, wiesz, mhm. pod garnkiem, w którym się gotuje, mój, wiesz, cała sytuacja. Więc jako człowiek y, y, robię y, wszystko w tym kierunku, żeby zdrowo żyć, ale też nie jestem ortodoksem, bo chcę być bogatym dziadkiem i chcę umrzeć odejść, przejść y, na drugą stronę, jaki ogin, świadomie nie robiąc pod siebie. Mhm. To jest można powiedzieć jedyne moje marzenie w życiu: to odejść jaki ogin. Y, wiesz, zaprosić wszystkich do sypialni, y, pobłogosławić, pożegnać. Mm -hmm. Powiedzieć: Dobrze, to teraz proszę, dajcie mi spokój. Przyjdźcie, nie wiem, za 24 godziny. I, i, i wiesz. Mm -hmm. Świadomie przejść. I gdzie um, uważasz, że pójdziesz? Yy, wiesz co? Poczynię życzenia, a umysł pójdzie za życzeniami. Wiesz, mm -hmm. co to będą za życzenia? Czy? czy wiesz co? Na koniec? Yy, nie, w koncepcji czy w, nau w nauce, którą jest mhm. buddyzm, um, podstawą jest tak zwane ślubowanie bodhisattwy, mhm. które ustawia całą sytuację. Czyli ja y, rozwijam się po to, żeby móc przynosić pożytek czującym istotom. Mhm. Tylko nie w taki sposób y, y, cierp oparty na cierpieniu, na mhm. rezygnowaniu z siebie, że tylko y, myśl zasady, im bardziej, im lepiej będę funkcjonował. Tym więcej pożytku ze mnie będzie, tak? Mhm. Czyli y, wiesz, no, krótko mówiąc, jeżeli ktoś jest, nie wiem, zachwia, rozchwiany emocjonalnie, nerwowy, no to nawet obcowanie z nim w tej samym pomieszczeniu nie jest przyjemne. Jeżeli mhm. jest spokojny, opanowany przede wszystkim, nie chodzi też o spokój jakiś taki, mhm. ale opanowany na, w, w głęboki sposób, no to, to przyjemnie się z nim oddycha i spędza czas, tak? No i kolejnymi etapami jakby tego rozwoju jest to, że, że jakby chodzi o to, żeby pomagać z poziomu nadmiaru pewnego umysłowego, mm -hmm. tak? Czyli jeżeli ja dobrze funkcjonuję, mam ogarnięte swoje sprawy, jestem w stanie pojawia się żebym, przestrzeń w umyśle, taka, taka pewnego nadmiaru, którą czuję, że, że mogę się dzielić z czującymi istotami, tak ładnie nazywając, mm -hmm. to, to robię. I to się dzieje w ten sposób, że jeżeli. Potykam kogoś, kto, kto coś ode mnie potrzebuje i widzę, że jest otwartość serca i mogę pomóc, mhm. to to robię. I zauważyłem, znaczy zauważyłem, do mnie to przemówiło to, że, że właśnie największy rozwój można osiągnąć, jeżeli tego typu trigger, motywacja leży u podstaw. Mhm. Czyli zhakowanie ego. Nie? Mhm. Już na dzień dobry, nawet mimo, że jeszcze ta iluzja ego istnieje, to wprowadzam pogląd, który ją jest w stanie pokonać, rozpuścić. Nie? Mhm. Więc, więc ta, tak, tak do tego podchodzę. I robię to nie na zasadzie misjonowania, tylko w myśl zasady, jak pojawi się jezioro, to przylecą łabędzie. Mhm. No bo nie można za nikim chodzić i przymuszać, tak jak rozmawialiśmy. Każdy ma swój zestaw zabawek i, i gra nimi tak jak potrafi. Tak? Mhm. Więc nikogo nie da się na siłę do niczego nakłonić, czy przekra... też y, uczę się. Cały czas też tej empatii wiesz i, i, i tego, żeby szanować cudze granice. Nie? Bo to jest, myślę, ważne w tym wszystkim. Czyli kolejne ludzkie wcielenie? <laughs> Chciałbym. <laughs> Chciałbym, ale Masz wiesz, co takie to jest... poczucie, że chciałbyś? To znaczy, Czyli... wiesz co? Powiem Ci tak. Staram się tego nie materializować w żaden mhm. sposób, bo to, jest, bo to się zrobi, zrobi banalne. Podoba mi się ta koncepcja, że no. y, bodhisattva odradza się tam, gdzie czuję, że może przynieść pożytek czującym mm -hmm. istotom. A jaka to będzie forma, mm -hmm. to się okaże, nie? Ciekawe. Jako człowiek y, dobrze się czuję, jak mam poczucie y, pożyte bycia pożytecznym, mm -hmm. y, że moje życie ma jakieś znaczenie, takie, że wykonuję jakieś takie rzeczy, które przynoszą pożytek innym, na przykład. Mhm. Ja zajmuję się sprzedażą mieszkań, sprzedają się dla mieszkaniowe. To jest coś niesamowitego. Na przykład, jak m, przechodzą te wszystkie procesy, e, przechodzą wszystkie te procesy z ludźmi, klientami, którzy kupują te mieszkania. Później, jest na przykład, faza przekazywania mieszkań ludziom. Mhm. I Wiesz, e, Wiadomo, że są inwestorzy, którzy też są zadowoleni, ale ci ludzie, którzy kupują dla siebie mieszkanie, przekazywanie im mieszkania, to jest coś niesamowitego. To spełnienie marzenia takie. No, widać, że wiesz mam wtedy takie poczucie, że, że robię coś pożytecznego, że ludzie, wiesz, pomagam ludziom uzyskać coś, co jest dla nich ważne. Ja jeszcze w swojej pracy jestem przejrzysty, nie prowadzę żadnych gier, mm -hmm. wiesz, marketingowo-sprzedażowych jakichś tam i tak dalej. Udzielam pełnej informacji i tak dalej, nie? Pracuję na, na przejrzystym, jakby na czystym sercu. Oczywiście wiadomo, że tu chodzi o, o biznes, więc jakby to wszystko. Jakby Pilnuję pewnych granic, mhm. wiesz, rzeczy muszą się wydarzać i tak dalej, ale, ale robię to na, na, na czystym sercu, nie? I daje mi to pewne poczucie takiej bycia, bycia pożytecznym, nie? Mhm. No a ten podcast już w ogóle jest, jest czymś niesamowitym, bo, no bo jest bez biznesplanu. planu, tak? Mhm. Nie wiem, może kiedyś będzie jakaś monetyzacja, nie, nie mam zielonego pojęcia, dokąd mnie to zaprowadzi, ale sam fakt, że, że, że to robię właśnie nie myśląc o tym, a czy będą te zasięgi, czy nie będą, a to, a tamto, a siam to, a sram to, a czy ten, a, a, bo jak nie mam jeszcze tych zasięgów, to może ten reklamodawca nie będzie chciał ze mną rozmawiać, wiesz, jakby, mm -hmm. bo zajmuję się marketingiem i sprzedażą od prawie 30 lat, mm -hmm. więc znam temat to. i pozyskiwa pozyskiwałem sponsorów i realizowałem i tak dalej, wiem, jak to działa, więc mm -hmm. fajnie jest, jak mogę to, robić coś. Bez tego, hmm. jakby z nadmiaru, sam ja jestem teraz. To jest fajny przykład tego, o czym rozmawialiśmy: że życie w manifestacją lęków. Nie? Jeżeli miałbyś sobie to przekonanie i to takie napięcie, nie? że wiesz, czy zasięgi nie są za małe i tak dalej, to byś sobie to materializował. Nie? Mm -hmm. Ludzie by niekoniecznie chcieli tak. poświęcać czas, ale to by wychodziło od Ciebie. Mm -hmm. nie? Jeżeli Ty to masz w sobie, to inni ludzie to wyczuwają mm -hmm. podświadomie. Mm -hmm. nie? A jeżeli nie masz tego w sobie, to w zupełnie naturalny sposób. A wiesz co to płynie. Powiem Ci, że to na przykład y, sprawia, y, że gdy widzę, a widzę uh -huh. u, u twórców cyfrowych, wielu twórców cyfrowych, zakłócenie właśnie uh -huh. na poziomie serca, że są interesowni, że dobór gości jest zasięgowy i tak uh -huh. dalej. Widać, że nie ma flow albo coś tam. Uh -huh. I to mnie ja zawsze jakby. To jest dla mnie intrygujące, nie? Że, że, że ludzie. Zastanawiam się nad tym, czy on jest świadom tego, czy w ogóle zauważył, w którym momencie zrobienia czegoś z serca stał się jakby, przeszedł na stronę mhm. życia pod zasięgi, analizowania, który odcinek zadziałał, w którym momencie. To teraz trzeba to powtórzyć i tak dalej. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, wiesz, w mojej perspektywie jest tutaj duży udział. Znowu lęków i takich negatywnych przekonań tak. na własny temat, bo to jest, wiesz, czy mam być sobą i iść za tym, co naprawdę czuję, czy mam iść za techniką nie? sprzedażową, czy techniką zasięgową. I tak naprawdę, jeżeli wybierasz techniki zamiast zaufanie, że ta ścieżka twoja za czuciem doprowadzi cię tam, gdzie naprawdę chcesz iść, to to jest po prostu lęk, nie? Lęk przed tak. stratą, lęk przed, niezrealizowaniem potencjału, lęk przed oceną coś jest, ucieknie. Tak, tak. No tak, to jest tak. znowu sztuka sztuka obserwowania siebie ale z drugiej strony jeżeli tego nie doświadczasz, i nie masz tych bodźców, nie z zewnętrznego świata, to jest to jakbyś to mógł odkryć w sobie, mm. więc znowu... No siłą rzeczy trzeba przejść przez to piekielko, Więc znowu czy, czy to jest problem, czy okazja. Nie? No, no, Że... zależy jak na to patrzymy, nie? No właśnie, ja zawsze nie. widzę szansę. Mm. Wiesz że, w, hmm. nie wiem, czy wiesz, że w słowie kryzys hmm. w języku chińskim tak, ono składa tak, się z dwóch tak, sylab, nie? Tak. Jedno oznacza jest, szansę, drugie zagrożenie. Tak. To jest bardzo uh -huh. piękna metafora uh -huh. tego, czym, czym faktycznie kryzysy są, tak to uh -huh. nazwijmy, nie? Tam I trudności. Perspektywa patrzenia. Jak ja słyszałem od swego nauczyciela naukę, że najważniejszy jest stan umysłu, bo sytuacja podąży za stanem umysłu. Uh -huh. To Był taki też bęg, wiesz? I to jest głębokie, bo to nie jest właśnie tak. akcja pod tytułem: sobie pomyślę, usiądę i się mhm. zrobi. Tak. Trzeba, trzeba to urzeczywistnić, no. nie? No to właśnie w tych wszystkich naukach chodzi, że za tymi tak zwanymi one-linerami kryje się taka ilość poziomów. To tak samo jak ja kiedyś na, byłem na ceremonii, które prowadził Kashinawa. To jest szaman z plemienia Kashinawa, oni żyją. To jest głęboka Amazonia brazylijska, nie? Tam się wiesz, trzy, trzy dni łodzią płynie, nie? <grym>, bo nie ma tak, żadnych dróg. tydzień, żeby dotrzeć. Tak, tak. Pa, pan Jube, nie? Który jest nazywany swoją drogą Buddą dżungli, mm. ze względu, wiesz, na swoją świadomość, nie? E, I to była taka sytuacja, że przyjąłem Aję, nie? łaskę. I mi się totalnie zaczęło wszystko mieszać, już szedłem w taki stan, że naprawdę nie wiem, co mam robić, nie wiem, za czym iść, to wszystko, wiesz, nie ma sensu i, wiesz, idę do Jube i mówię mu, nie, i mu ten monolog tłumaczę, nie, tłumacz po z polskiego na hiszpański mu tam, czy portugalski przekłada, Jube sobie, wiesz, tak siedzi, Kiwa głową ze zrozumieniem, czym wziął... <grym> Kubeczek, wziął czajniczek, dolał AI, podał mi i powiedział tylko tyle. To do zbien. Będzie dobrze, nie? I powiem Ci, że do dzisiaj się uczę, co to znaczy to do zbien. Kolejne poziomy tego odkrywam, bo potem, po tej drugiej porcji AI, ja mam takie poczucie, że on mnie jakby wpuścił do siebie na chwilę, że mogłem spojrzeć z poziomu jego świadomości na świat i na różne sprawy, które chciałem obejrzeć, nie? Mhm. Tak jakby po prostu pożyczył mi na chwilę swój umysł, nie? Mhm. Takie miałem odczucie. I tak przez jakąś godzinę mogłem po prostu obserwować rzeczy w jego perspektywie, nie? I wtedy zrozumiałem taką wiesz, pierwszą warstwę, co to znaczy, będzie dobrze, że wszystko jest naprawdę na miejscu i każdy tutaj robi tą robotę, po którą przyszedł. Nawet jak komuś się wydaje, że błądzi, albo nad jak jemu się wydaje, że błądzi, to to jest dokładnie to, czego ma doświadczać, nie? Mhm. To do zmien. Mhm. Wszystko się ułoży, nie? To jest tak, jak się pojawiają trudności, a my mamy nawyk myślenia, mhm. że dopiero zaczyna się jakaś mhm. masakra, a to jest tak naprawdę końcówka procesu wyrzucania śmieci. Mhm. Tylko gdy z, z tym zrozumieniem do tego podchodzimy, to faktycznie mm. te śmieci wychodzą, a jeżeli w potoczny sposób się do tego podchodzi, czyli jest przerażenie i, i myślę, że mm. to się zaczyna, i zaczyna się szamotanie, to tak jakbyśmy ten rozgrzany kamień, który wyleciał, znowu wkładali do plecaka, mm -hmm. i za chwilę znowu wyjdzie, nie? To. To jest... Tak. Także tak to wszystko działa, nie? Niesamowite. I, I to tak właśnie jest, to jest taki one-liner, nie? To do ZBN. I odkrywasz ciągle kolejne warstwy. Co to znaczy? nie? I wiesz co, i dlatego. I wiesz, że ma łatwiej facet, nie? Naprawdę to do zbien. No bo w tym jest, ja na przykład, jak hmm. o tym powiedziałeś, to usłyszałem naukę o przemijaniu. Że, hmm. że, że nie musisz nawet rozumieć tego bałaganu, który właśnie hmm. się hmm. wydarzył, tylko zaufać temu, że, że on też przeminie, że tu się coś hmm. dzieje, że, że teraz mogę tego nie widzieć. Hmm. Czyli że przeszkody, które się pojawiają, są też oznakami, że jesteś na właściwej ścieżce. Mhm. Nie? I mhm. Ja się trenuję, znaczy, trenowałem i cały czas się trenuję też w tym, że jak się coś wydarza mocnego, to żeby tak zacząć parzyć herbatę mhm. i przyglądać się sytuacji, dać temu czas. Nie? Mhm. Bo kiedyś bałem się, że jak nie będę szybko reagował, mhm. to coś zniknie, rozpadnie się, ucieknie, nie? A sprawdziłem, przetestowałem. Świat nie, nie ucieka. Hmm. I nie rozpada się, jeżeli ja daję sobie chwilę, żeby się zastanowić nad reakcją. Jo. To jest w sumie ta jedyna chwila, którą dla siebie mam. Hmm. Hmm. Ch chyba, że jesteś, nie wiem, w trakcie konfliktu zbrojnego. Nie, no, to oczywiście, że są. są... I się naczytasz, jak się naczytasz rozwojowców odwierz Navy Seals, to się dowie, że musisz umieć reagować szybko, ale to znowu wychodzi z innych doświadczeń. I o to w tym wszystkim chodzi, nie? żeby tak widzieć te rzeczy, jakimi one naprawdę są, nie? do czego to jest stworzone, z czego to wynika, z jakiego, w jakiej perspektywy patrzenia rzeczy są kreowane i czy to na pewno jest dla mnie, czy nie, bo to jest kolejna pułapka właśnie umysłu, wiesz, szukanie recepty na życie, nie? Tak. Dlatego właśnie jest taki sukces tych wszystkich poradników i kursów, które dają tak. ci gwarancję rozwiązania pewnego problemu, one mogą w najlepszym wypadku y, być pewną cegiełką na twojej drodze, bo i tak jesteś tu po to, żeby swoją prawdę poznać ze swojej perspektywy i powtórzenia jakiejkolwiek procedury nic nie może tak. z założenia wskurać, ale może być elementem. Nie? Każdy z nas musi wykonać swoją robotę. Myślę, że ważne jest, żeby w tym wszystkim y, starać się po prostu być wiesz, przyzwoitym i zachowywać się mm. adekwatnie, tak jak się czuje adekwatnie, mm -hmm. tak? I nie bać się popełniać błędów i wtedy... No i mamy receptę. Mm -hmm. <laughs> to co, możemy ten... To może nie puszczajmy tego, tylko tą Nie, zrobimy jako z tego kurs, kurs online'owy, tak? No. I będziemy się kresować, wiesz, afiliacja, te rzeczy, mm -hmm. nie? Później będzie jak z większością kursów, 80% ludzi tak nawet ich nie otworzy i nie przejdzie, mm. ale kupione, zaliczone dobrze, dziękuję ci Paweł za dzisiejszą wizytę i że mi odwiedziłeś dziękuję za, za zaproszenie i mam nadzieję, że może jeszcze się kiedyś spotkamy jak najbardziej, jak okay, najbardziej. Fajnie. Dzięki. możemy teraz skoczyć na fajkę ja nie palę dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka uprzejmie proszę o wystawienie oceny i za obserwowanie podcastu to pomoże w rozwoju tego kanału do usłyszenia